dla was będzie. Dla mnie jest. Dla mnie Wznawiam posiedzenie komisji. Proszę o kolejnego świadka, panią Ewę Andruszkiewicz.
dobry. Wskazuje, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka o treści artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiała Pani treść pouczenia? Zrozumiałam. Pouczam Panią, że w tej chwili może Pani złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce Pani skorzystać z tego prawa? Tak. Bardzo proszę. Oglądałam w telewizji wypowiedź Magdy Brzeskiej i tam mnie uderzyła bardzo jedna wiadomość, mianowicie, że na Bielaka 9 i na Bielaka 11 były odbudowywane przez tę samą spółdzielnię, w której pracował dziadek Magdy. I dla mnie ta nieruchomość pod 11, na Bielaka 11, od początku była podejrzana. Ja to zgłaszałam Joli, natomiast ona to bagatelizowała i podawała mi jako jedyny przykład, jaki zna, prawidłowej reprywatyzacji. Ja miałam wątpliwości od samego początku, odkąd Jolę poznałam, że to nie była taka normalna również reprywatyzacja. Odzyskała tę kamienicę koleżanka Joli i tam rzeczywiście podobno nie został skrzywdzony żaden z lokatorów. Myśmy w niedzielę skrzyknęli się przez Facebooka i w 50 osób spotkaliśmy się, to około 50 osób było, spotkaliśmy się pod kamienicą Joli i w pewnym momencie otworzyło się okno na ostatnim piętrze w kamienicy numer 11, gdzie rozhisteryzowana kobieta zaczęła krzyczeć do nas: wynocha stąd, mamy już was dosyć. Chcecie za darmo mieszkać w cudzych mieszkaniach, czyli te teksty, które żeśmy słyszeli przy wcześniejszych różnych demonstracjach, ale nigdy w tym miejscu. To mi dało bardzo wiele do myślenia, ponieważ my się tam spotykamy regularnie. Byliśmy kilkanaście razy i z wyjątkiem dwóch pierwszych spotkań na Bielaka 9, gdzie wychodziła do nas pani, zapomniałam w tej chwili, jak ma na imię, najbliższa sąsiadka Joli, starsza pani, która bardzo się przejmowała tym, co się z Jolą stało. Nikt nigdy nie otworzył okna, nie stanął w tym oknie. Po prostu tak, jakby ich ta sprawa kompletnie nie dotyczyła. To był taki pierwszy atak wściekłości, z jakim żeśmy się spotkali, właśnie tej mieszkanki na Bielaka 11, która na nas krzyczała. Ale poza tym też z tej jedenastki nikt nie wyszedł. Jola mieszka tam 60 lat. Ona tam wszystkich znała. Ona tam wzrastała razem z tymi ludźmi, którzy do dzisiejszego dnia mieszkają i oni jak gdyby odcięli się od tego wszystkiego. Kiedy demonstracja się już skończyła, ta demonstracja, no trudno powiedzieć, że to była demonstracja. Myśmy się spotkali po to właśnie przed tym dzisiejszym dniem, kiedy ta sprawa tej nieruchomości, w której Jola mieszkała i za co zapłaciła życiem. Chcieliśmy Jolę powspominać, po prostu porozmawiać o tym przed dzisiejszymi przesłuchaniami. I zostało nas garstka osób, nie wiem, z 5-6 osób, kiedy podeszła do nas kobieta i powiedziała, że ona pamięta, jak Jola była bita i szarpana. Więc ja byłam w szoku, jak to, kiedy była bita i szarpana, bo ja nigdy tego nie słyszałam. I dowiedzieliśmy się, że tu mnóstwo ludzi widziało to, jak ją wciągali do samochodu, jak ją szarpali i bili. I ja to postrzegam jako taką zmowę milczenia tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy... Przecież to się stało między godziną 15 a 16, 1 marca 2010 roku. To jest czas, kiedy ludzie są najbardziej aktywni. Jest rzeczą niemożliwą, żeby nikt nie zobaczył tych aktów przemocy, które odbywały się na ulicy. Ja tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Proszę świadka, kto mógł widzieć, jak pani Jolanta Brzeska była bita i wciągana do samochodu? Kto to mógł widzieć?
ludzie, którzy mieszkali w obu tych blokach, dziewiątka, jedenastka, obu tych kamienicach, i ludzie, którzy mieszkali naprzeciwko. Ta pani, która nam mówiła, że tu mnóstwo osób widziały, jak była bita, nie chciała zdradzić ani imienia, ani nazwiska, ani podać telefonu. Robiła to anonimowo, mówiła, że ona się boi, bo tutaj zaraz po tym morderstwie chodzili jacyś ludzie, oni wszyscy są zastraszeni. A kiedy to było, to spotkanie? W niedzielę, przedwczoraj. A jak wyglądała ta osoba? Gdzie mieszkała? Na Bielaka. 11? Nie wiem, ale na Bielaka. A jak wyglądała mniej więcej? Czy... No taka pani w wieku tak między 60 a 70. No bo to by była, jeżeli pani by jeszcze świadkowi by przyszło do głowy później, to by były kluczowe informacje w kontekście wyjaśnienia. Więc mnie się wydaje, że tam wszyscy ci ludzie, którzy tam mieszkają, mają wiedzę dużo większą, niż nam się wydaje, tylko się tą wiedzą po prostu nigdy z nikim nie podzielili. Czy ludzie przy Nabielaka 9-11, tak? Tak. Ja od początku byłam, może ja zacznę od tego, jak ja Jolę poznałam. Otóż pewnego dnia zadzwonił do mnie człowiek, którego numer się nie wyświetlił. A ponieważ ja byłam w ostrym konflikcie wtedy na tle mojego mieszkania... Ale może świadek, przepraszam, bo ja jednak... Zaraz bym poprosił, żeby pani była uprzejma kontynuować ten wątek, ale jeszcze wracając do tego, co opowiadała pani ta osoba w niedzielę. Czy jeszcze coś mówiła, bo to jest bardzo ważne. Kto widział, co widział, czy ona widziała? Że ona widziała i wiele osób widziało. I na pewno ona mieszkała na Bielaka? Tak. A mówiła, jak ten samochód wyglądał na przykład? Nie, w ogóle nie chciała z nami rozmawiać, bo myśmy ją próbowali zatrzymywać, przekonywać, żeby się nie bała, że anonimowo może wystąpić, ale żeby zechciała zeznawiać, powiedzieć to osobom, nie nam, no bo co my możemy? A cokolwiek, co mogłoby nam pomóc, znaczy jak wyglądali ci ludzie, ile ich było? To nie był pierwszy taki przypadek, bo chyba w pierwszą rocznicę, tak, w pierwszą rocznicę morderstwa podeszła do nas pani, która powiedziała, że byli świadkowie. I myśmy to zgłosili policji z komendy stołecznej, z Wydziału Zabójstw. Co było dalej, nie mam pojęcia. Panowie policjanci rzekomo znaleźli tych świadków i powiedzieli, że świadkowie nie chcą zeznawać. Więc ja mówię, jak to nie chcą zeznawać? Mają obowiązek, jeżeli ktoś jest świadkiem morderstwa, to jego obowiązkiem jest, jeżeli nie zgłosi, to jest karalne. No, powiedzieli, że oni nie mogą tej osoby zmusić. A czy może pani pamięta cokolwiek z opisów tych ludzi, nawet rok wcześniej? Ile było na przykład, ile było tych osób? Czy byli wysocy, niscy? O której godzinie to się działo? Wtedy przy pierwszym tym zgłoszeniu do nas, właśnie przed tą kamienicą, to mówiono, że to były trzy osoby i że ta osoba byłaby w stanie rozpoznać kierowcę. A jaki to był samochód? Nie wiemy. Rozumiem. No dobrze, to jakby pani była uprzejma wrócić do tego wątku, kiedy, jak pani poznała panią Jolantę Brzeską i co mówiła pani Jolanta Brzeska? I też może przy okazji też zadam pytanie, jakby, czy ma pani jakieś przypuszczenia bądź wiedzę, kto mógł mieć motyw, żeby panią Jolantę Brzeską zabić? No tego niestety nie wiem. Nie wiem, bo moim zdaniem to nie mogło być chęć przejęcia jej mieszkania, ponieważ łatwiej było ją wyrzucić, niż czekać, aż prokurator odda klucze. To jest pani... takie zdroworozsądkowe myślenie. Albo inaczej, bo panie przyjaźniłyście się z panią Jolantą Brzeską, tak? Tak. I czy pani Jolanta Brzeska mówiła, że czuje się zagrożona? Ona się nie czuła, to znaczy... Ja to odbieram w ten sposób, że myśmy były osaczane, że nam dawano do zrozumienia, że nasze życie jest kontrolowane.
Tu Magda mówiła wcześniej właśnie o tym postępowaniu spadkowym, kiedy okazało się, że wszystkie dokumenty rodzinne, czyli akt ślubu, akty urodzenia jej rodziców, jej syna, to wszystko było dostępne. Ja pamiętam, że jak Jola o tym opowiadała na spotkaniu w stowarzyszeniu, ja mówię, Rany Boskie, no ale to jest niemożliwe. Ty pisz do GIODO, do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ona napisała. Napisała taki protest, że ona sobie nie życzy, żeby jej dane osobowe były udostępniane, na co otrzyma odpowiedź, że tutaj nic nie można zrobić, ponieważ ten pan miał interes prawny i dlatego mu Urząd Stanu Cywilnego wydał wszystkie dokumenty. To było mnóstwo różnych takich zdarzeń, które świadczyły właśnie. Ja pamiętam, jak zapadł ostateczny wyrok już prawomocny w sprawie mojej eksmisji. To było w sądzie na Solidarności, wyrok apelacyjny. I ja taka wściekła wykrzyczałam temu sądowi, tam były trzy kobiety i wykrzyczałam im, że życzę wam równie pogodnej starości, jak ta, którą mi zgotowałyście, i wyleciałam z tej sali. Zostawiając tam tych pełnomocników, zbiegłam na dół i ile minęło? 2 minuty, 3 minuty, jak zadzwoniłam do Joli. I Jola mówi, no strasznie ci współczuję. Ja myślałam, że coś się jeszcze stało poza tym, no bo przecież to w tej chwili się rozegrało. A Jola mi mówi, ja pytam, czego mi współczujesz? A Jola mówi, no że przegrałaś. Ja mówię, ale skąd ty wiesz? A ona mówi, Mosakowski do mnie dzwonił. Ja się tak zaczęłam rozglądać, Jezus Maria, gdzie on jest? No bo przecież nie było go na sali, on w ogóle z tą moją sprawą nie ma nic wspólnego. Dlaczego on do niej dzwoni? Dlaczego on nie informuje o tym, że ja właśnie przegrałam sprawę? Więc ja myślę, że to było takie stopniowanie napięcia, takie pokazywanie, że ją to czeka to samo. Czy to by znaczyło, że... A byli jacyś świadkowie na tej rozprawie, czy to by znaczyło, że sędziowie mogli mieć jakieś relacje? Ja myślę, że to Masalski po prostu, który był pełnomocnikiem u mnie, robił za mecenasa. SMS-em wysłał wiadomość. A jeszcze chcę pociągnąć poprzedni wątek. Czy pani Jolanta świętej pamięci wspominała pani, żeby mogła mieć, że miała z kimś konflikt, z kimś innym niż czyścicielami kamienic? Nie. Czy miała jakieś problemy? Czy ktoś inny oprócz czyścicieli kamienic mógł mieć motyw, żeby pozbawić ją życia? Nie było takiej możliwości. Ona przez ostatnie lata żyła wyłącznie reprywatyzacją i jeżeli się komuś naraziła, to wyłącznie tym, którzy się uwłaszczali na cudzych majątkach. A kto traktował ją najgorzej? Czy ona mówiła podczas tych relacji, kto w taki sposób najbardziej zaciekł albo jej groził? Czy wspominała coś o tym? Znaczy to nie były takie bezpośrednie groźby. Natomiast no, to było to ciągłe takie właśnie nękanie, takie telefony, informowanie. No plus te pisma właśnie, to żądanie 500 zł za przejście przez bagno, które zrobił pan Mosakowski przed domem. Czy pani Jolanta Brzeska opowiadała o jakichś jeszcze innych formach szykan pani w rozmowach? No, Magda chyba opowiedziała wszystko, co było takiego szalenie bulwersującego. Właśnie to wystawianie pralki, opowieści o tym, że mamusia umarła i potrzebne jest miejsce na strychu, to znaczy pan Mosakowski mówił, że mamusia umarła i trzeba i musi gdzieś zmieścić meble z domu. No wiemy dzisiaj, że mamusia żyje i ma się świetnie. To jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Czy pani Jolanta Brzeska przekazała pani jeszcze coś, co mogło być istotne z punktu widzenia postępowania komisji? Jakieś informacje? Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest moim zdaniem w jakiś sposób powiązana z tym wszystkim. Zaczęłam mówić, jak ja Jolę poznałam, że zadzwonił do mnie pan Masalski. Ja szybko w Google wpisałam kto zacz i dowiedziałam się o tym włamaniu do mieszkania i był podany adres. W tym tekście na lokatorzy.pl był podany adres na Bielaka 9 i w tym momencie wpadłam w panikę, ponieważ chwilę wcześniej otrzymałam list od administratorki, która administrowała moim mieszkaniem z adresem na Bielaka 11. Ta pani przeniosła się
ze swoim biurem z ulicy Koziej. Jak to później sprawdziłam, to biuro miała na tyłach kamienicy krakowskiej Przedmieście 35 i przeniosła się na Bielaka 11, czyli tam była koło kamienicy pana Mosakowskiego i tu przeniosła się znowu obok kamienicy pana Mosakowskiego. Ja to Joli zgłaszałam od razu, przy pierwszym spotkaniu mówię, słuchaj, tu obok ciebie wynajmuje biuro kobieta, która mnie oszukuje od lat, która nie rozlicza ze mną mediów, która mi daje te podwyżki. To nie może być od tak sobie przypadkowe wynajęcie lokalu, prawda, w tym budynku na Nabielaka 11. Czy to rzeczywiście, czy to miało jakiś związek z tym, co się później wydarzyło, tego nie wiem, nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast wydaje mi się, że ten atak na nas w niedzielę plus ta informacja, że przez czas pewien ta kobieta wynajmowała, ona się zresztą stamtąd wyniosła zaraz po morderstwie. Jaka była jej rola w całym tym? Wiem, że to jest koleżanka pana Masalskiego i że numery licencji zarządcy nieruchomości różniły się tam bodajże o 3 tylko numery pana Masalskiego i tej Grażyny Wójcik. Ta pani się nazywała Grażyna Wójcik. To ostatnie pytanie. A komu, jakby pani tak spróbowała otworzyć, komu działalność pani Jolanty Brzeskiej najbardziej psuła interesy? W której może nieruchomości tak miała dużo podopiecznych, którym pomagała? Gdzie najbardziej psuła interesy? Gdzie no chyba na Chorzej. Chorza 25 to jest ten adres, gdzie zresztą myśmy obie bywały, gdzie uczestniczyłyśmy w na przykład wycenach tych mieszkań robionych przez biegłych sądowych. No to chyba była taka też kamienica, gdzie obecność Joli i jej działalność, zresztą jest rzecz też bardzo charakterystyczna. Po morderstwie Joli ci wszyscy ludzie zniknęli, my nie mamy z nimi kontaktu. Wszyscy pozmieniali telefony, gdzieś się ukrywają, po prostu byli strasznie przestraszeni. Wszyscy mieszkańcy Chorzej 25, z którymi myśmy współpracowali, którzy przychodzili do Stowarzyszenia Nagórskiego, wtedy mieliśmy siedzibę i oni tam przychodzili gromadnie. Razem żeśmy potraktowali, jak się bronić i po morderstwie oni wszyscy zniknęli. Dziękuję bardzo. Ktoś z panów ma pytanie? Sebastian Kalet. Dziękuję. Chciałbym zadać pani pytanie o aktywność pani Jolanty Brzeskiej i Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów w zakresie informowania o możliwych patologiach związanych zarówno z reprywatyzacją, jak i skutkami reprywatyzacji. Czy może pani powiedzieć o jakichś manifestacjach, wydarzeniach publicznych, które mogły informacje o tych wydarzeniach dotrzeć do władz miasta na temat tych problemów, które państwo zgłaszacie w związku z reprywatyzacją? No po pierwsze w kwietniu 2008 roku składałyśmy razem jeszcze z Januszem Barankiem i z Elizą Szubą, która też nam zniknęła w pewnym momencie z pola widzenia, która mieszkała na krakowskim Przedmieściu 35, składaliśmy doniesienie do prokuratury o zorganizowanej grupie przestępczej, podając dowody, dlaczego to jest naszym zdaniem zorganizowana grupa przestępcza, bo przecież nie jest możliwe, żeby jeden człowiek mógł odzyskać, myśmy tam podawali te adresy, tam było chyba 16 tych adresów, które myśmy namierzyli sami. Co się stało z tym zawiadomieniem? No więc zostało to w przedbiegach. Myśmy to złożyli do prokuratury okręgowej w Warszawie, ponieważ rzecz dotyczyła kilku dzielnic warszawskich. Następnie prokuratura okręgowa skierowała to do prokuratury mokotowskiej, gdzie była przesłuchana Brzeska i ja. I ja mówię, no dobrze, a jak będzie przesłuchiwany Janusz Baranek? No normalnie, no tutaj. Ja mówię, no ale on mieszka na Dalberga, a to nie jest Mokotów, mówi mi pani policjantka. Ja mówię, nie, to jest Wola, więc oni natychmiast to przekazali na Wolę. I na tej Woli to umarło śmiercią naturalną. Myśmy to zaskarżyli i była sprawa w sądzie na Woli. Ja zaskarżyliście wtedy państwo postanowienie o umorzeniu czy odmowie wszczęcia śledztwa? O umorzeniu, bo to było umorzenie. Myśmy to złożyli to do prokuratury, prokuratura skierowała to do sądu. To był już chyba rok 2009,
dziewiąty chyba. Czy ósmy, dziewiąty rok to się działo? I tak. Co się stało w sądzie? No i tutaj był szok. Ja nie byłam na tym, ale spotkałam się z nimi za chwilę po tej rozprawie. Oni byli rozpromienieni i mówili, słuchajcie, no będzie dobrze, bo pani sędzia nam uwierzyła, że to jest po prostu... I pani w tym postanowieniu o tym, że uznane zostały nasze jak gdyby zarzuty, pani sędzia napisała, że wartość tych nieruchomości, o których my donosimy, jest tak duża, że sąd rejonowy nie jest władny i skierowała to do sądu okręgowego. No i tam znowu minęło parę miesięcy, w sądzie okręgowym odbyła się rozprawa. Przyszła pani sędzia, której chyba wręczono ten... W sprawie zażalenia na odmowę, na umorzenie śledztwa, tak? Tak. I pani sędzia po prostu była tak zszokowana tym, co czytała, ona chyba tego wcześniej nie czytała, po czym skończyła czytać i mówi, proszę państwa, bo stanowisko prokuratury zostało podtrzymane. I proszę państwa, ale wy musicie mieć jakichś specjalistów, bo przecież widać, że oni posługują się specjalistami. No więc ja wtedy powiedziałam, no chyba takich z kałaszem, bo innej możliwości nie widzę. Jakie było rozstrzygnięcie sądu? Sąd uznał, że prokuratura słusznie umorzyła. Słusznie umorzyła, tak? Tak, i tam była cała masa kłamstw. Proszę Jadka, tak... żebyśmy precyzyjnie nie odbiegali od meritum. Czy te śledztwa obecnie są umorzone, czy coś się z nimi stało w ostatnich miesiącach, latach? Wszystko nam umarzali. Coś się zmieniło? Czy w tych sprawach obecnie jest prowadzone śledztwo? To znaczy w tej chwili Wrocław prowadzi nasze śledztwa. Czyli w tych sprawach obecnie są prowadzone śledztwa? Są prowadzone we Wrocławiu przez prokuraturę regionalną. Czy w związku z tym te sprawy, o których pani mówiła, to umorzone śledztwo w ramach kwerendy, która miała miejsce w prokuraturze krajowej w ubiegłym roku, w 2016 roku, te sprawy były jednymi z tych spraw, które zostały podjęte na nowo. Tak. I tak. Prokuratura stwierdziła, że błędnie były w latach 2008-2015 umarzane, tak? Tak, zarówno ja dostałam takie pismo, że najpierw prowadziła to prokuratura rejonowa. Ale teraz są śledztwa, rozumiem. Tak, i dostałam taką informację i Janusz Baranek też otrzymał informację o tym, że prokuratura regionalna przejęła dochodzenia. Czyli w 2016 roku, po kilku latach co najmniej, otrzymali państwo znikąd informację, że sprawa wraca jakby do śledztwa, tak? Tak. Mam pytanie o pisma do ratusza. Czy jakieś były kierowane wnioski, listy otwarte, pisma, wnioski, jakaś aktywność na sesjach Rady Miasta, państwa organizacji? Oj, mnóstwo, no, ale nie tylko do ratusza były kierowane pisma, były kierowane pisma do Ministerstwa Skarbu, były kierowane pisma do prokuratorii generalnej. A o jakim okresie to mówimy? Mówimy państwa aktywność taka, powiedzmy, zorganizowana jako organizacji walcząca o los lokatorów, w sposób, można powiedzieć, jakiś zorganizowany, w którym... Od 2008 roku... Właściwie do śmierci Joli. Dlaczego akurat w 2008 roku wam się udało zorganizować? Znaczy, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów powstało wcześniej, bo zostało zgłoszone do sądu w 2006 roku, jakoś jesienią, i zarejestrowane w 2007. Ja dołączyłam do tej... I coraz więcej osób się zgłaszało do tego stowarzyszenia, zresztą... O rejestrację, tak. I ten tekst, który ja tutaj powoływałam właśnie o napaści na państwa brzeskich, był no, moim zdaniem kultowym tekstem, bo myśmy, mnóstwo ludzi trafiło dlatego, że jak wpisywało nazwiska Masalski lub Mosakowski, to zaraz nam wyskakiwał właśnie ten tekst. Czyli ta aktywność osób pokrzywdzonych reprywatyzacją w zakresie walki o swoje prawa rozpoczęła się około roku 2006, intensyfikacja 7-8, tak? 7-8, tak. Ja dołączyłam w styczniu 2008 i to był taki czas, no, ponieważ ja jestem człowiekiem pióra i ja piszę, w związku z tym no, też byłam wykorzystywana do tego, żeby pisać różne pisma, zresztą sama się oburzałam postawą włodarzy miasta. Jola była osobą, która dążyła do dialogu. I były takie spotkania
warszawskie spotkania mieszkaniowe, w których ona aktywnie uczestniczyła, nigdy jej się nie udało wyciągnąć mnie na te spotkania, ponieważ no ja z taką wielką pogardą patrzyłam na tych urzędników, którzy nas oddali w prywatne ręce. I natomiast Jola w to wierzyła bardzo. Ona bardzo ufała, że ta forma dialogu z władzami cokolwiek może zmienić. Czy ten dialog, te pisma kierowane do ratusza, wasza aktywność w tym okresie, o którym pani wspomniała, przyniosła jakieś skutki w zakresie uwzględnienia waszych postulatów, na przykład poprzez ponowne przyjrzenie się konkretnym reprywatyzacjom? Nie, nigdy. Czyli, na żadnym etapie. Czyli w sprawach, które państwo zgłaszaliście co do swoich kamienic, ratusz nie podejmował nadzorczych działań w celu zweryfikowania prawidłowości reprywatyzacji, tak? Ani ratusz, jak powtarzam, ani ratusz, ani prokuratura, ani Ministerstwo Skarbu, do którego zwracaliśmy się w sprawie umów indemnizacyjnych, w sprawie tego, że odzyskano kilkanaście, jedna grupa odzyskała kilkanaście nieruchomości. Nigdy nie mieliśmy żadnej odpowiedzi. Nikt nie uwzględniał waszych uwag do Nawet pamiętam taką korespondencję, to było bardzo, bardzo długo. Chyba trwała 2 lata z panem Andrzejem Jakubiakiem, taką korespondencję w sprawie wiceprezydentem mieszkań Warszawy, zastępcą Hanny Gronkiewicz. Tak, który potem poszedł do KNF-u na szefa. Więc pamiętam taką korespondencję, kiedy myśmy pisali do niego w sprawie mieszkania na Krakowskim Przedmieściu 65, lokal numer 5, który zajmował pan Marek Mosakowski. Pytaliśmy pana wiceprezydenta, jak to jest możliwe, że człowiek, który odzyskał tyle nieruchomości, zajmuje mieszkanie kwaterunkowe. Jaka była odpowiedź pana Jakubiaka? Że on oddał własnościowe mieszkanie, za to kwaterunkowe jest wszystko w porządku. Okej, czyli krótko mówiąc, pan Jakubiak miał, jako wiceprezydent Warszawy, pan Jakubiak miał świadomość o skali reprywatyzacji, którą prowadził pan Mosakowski i o tym, jak traktuje lokatorów, tak? Tak. Tak. Czy pamięta pani sytuację z października 2010 roku, kiedy grupa działaczy Komitetu Obrony Lokatorów i Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów niejako, można powiedzieć, wprosiła się do biura Hanny Gronkiewicz-Waltz i twierdziła, że będzie okupowała to biuro, dopóki ich sprawy nie zostaną wysłuchane? Pamięta pani tę sytuację? To znaczy, mnie przy tym nie było, ponieważ 2010 rok, jesień, to dla mnie był bardzo dramatyczny moment, bo ja właśnie wyleciałam na ulicę i organizowałam sobie życie i zostawało mi po zajęciu komorniczym od 60 czyli do 100 pani walczyła o to, żeby nie być bezdomną w tym czasie? Tak, ja po prostu musiałam sobie zorganizować, ale ja pamiętam tamtą historię, tylko że nie byłam uczestnikiem tego. Może pani opisać ze swojej pamięci, na czym polegała ta sytuacja? No ja pamiętam, że wtedy chodziło o Janusza Baranka, zdaje się, że był wtedy nakręcony właśnie pan Jakub R., bo oni wtargnęli z ekipą telewizyjną do jego gabinetu, to jak się później okazało, były jedyne zdjęcia pana Jakuba, bo nikt go nie znał. Czy ja mam takie zdjęcie, mógł pokazać świadkowi z artykułu prasowego na temat tego spotkania. Na zdjęciu ja przynajmniej rozpoznaję zarówno pana Jakubiaka, jak i pana Jarosława Jóźwiaka, który gościł przed komisją, natomiast stwierdził, że takich spotkań z lokatorami nie miał. Czy poznaje pani pana Jarosława Jóźwiaka i pana Jakubiaka na tym zdjęciu? Tutaj był uprzejmy zobaczyć i do mikrofonu ewentualnie. Tak. Powiedzieć, czy pani poznaje te dwie osoby. Dobra. Tak, oczywiście na tym zdjęciu jest i pan Jakubiak, i pan Jóźwiak. Czy może pani przytoczyć nam, jakie były w tym okresie postulaty środowisk lokatorskich w zakresie reprywatyzacji właśnie w okresie 2009-2010? Myśmy nie byli tak bardzo radykalni, jak jesteśmy dzisiaj na przykład, ponieważ myśmy nie mieli wiedzy. Tak naprawdę myśmy po omacku trochę błądzili. Powstał w tamtym czasie ten raport o reprywatyzacji warszawskiej, ale myśmy nie mieli dostępu do takiej dokumentacji, do jakiej dzisiaj ma Społeczna Rada choćby. Niemniej to był materiał naprawdę mocny, który pozwalał podważyć całą reprywatyzację. Czyli rozumiem, że państwo podczas tego spotkania
informowali, czyli środowiska lokatorskie informowały o możliwych nieprawidłowościach w sprawie reprywatyzacji. Tak. Mam pytanie następujące. Czy znana jest Pani taka aktywność organizacji lokatorskich, jak wystosowanie 4 sierpnia 2009 roku listu otwartego do Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie problemów lokatorów, w tym problemów lokatorów zreprywatyzowanych? Nie uczestniczyłam w tym. Zatem przytoczę Pani jeden z postulatów, który w tym liście otwartym się znajduje. Chciałbym zapytać, czy Pani w tym okresie znała tego rodzaju postulaty, jeśli znała, to opisała, z czego wynikał, dlaczego taki postulat pani prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz został przedłożony. Mianowicie w tym liście otwartym, do którego całości treść po dzisiejszej rozprawie Państwu odpowiednie źródło w internecie wskaże. Jednym z postulatów w tym liście mieszkańcy, działacze Komitetu Obrony Lokatorów między innymi piszą: ufając, że dobro mieszkańców jest dla pani priorytetem, zwracamy się o 1. dopuszczenie organizacji lokatorskich do uczestniczenia w komisjach dotyczących reprywatyzacji i sprzedaży poszczególnych nieruchomości, dzięki czemu zminimalizowane zostaną przypadki nieuzasadnionego oddawania budynków nowym właścicielom bez bardzo dokładnego sprawdzania ich tytułów prawnych i zachowania przewidzianych prawem procedur. Organizacje lokatorskie powinny też być informowane o wszczęciu postępowania reprywatyzacyjnego, tak by lokatorzy z reprywatyzowanych budynków mieli możliwość starania się o lokale zasobu gminy. Czy znane są Pani takie postulaty w tym okresie? Z tego, co się orientuję, to Komitet Obrony Lokatorów sam opracowywał. Ja nie brałam udziału w tym, ale... Pani była na Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów bardziej, tak? Warszawskie Stowarzyszenie nie wystosowało tego, to na pewno Komitet Obrony Lokatorów musiał zrobić. Samodzielnie. Myśmy niby współpracowali cały czas, ale to właściwie po morderstwie dopiero te tak, więzi się zaczęły. Tak, rzeczywiście te listy wystosował Komitet Obrony Lokatorów, natomiast w odpowiedzi na pewne zdarzenie, które również w internecie można zdjęcia, chyba między innymi właśnie świętej pamięci Lanty Brzeskiej podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkańcy w 2009 roku w lipcu udali się liczną grupą na sesję Rady Miasta, by poinformować o problemach związanych z reprywatyzacją. Przypominam, to jest 2009 rok. Tak, byłam na tej sesji. I w tym liście właśnie mieszkańcy piszą zbulwersowani zachowaniem radnych Miasta Stołecznego Warszawy. Przypominam, bo większość rady w tym okresie, jak również dzisiaj, stanowią radni Platformy Obywatelskiej. Dlatego też byliśmy pytani przez ostatnie kilka dni, jaki to pomysł przyświecił panu ministrowi, jakiemu by rozważyć wezwanie radnych na rozprawę komisji, ponieważ radni na przykład podczas takich sesji byli informowani przez mieszkańców o problemach. I w tym liście mieszkańcy piszą: w odpowiedzi na podejście władz do problemów mieszkańców Warszawy w dniu 9 lipca 2009 roku Komitet Obrony Lokatorów wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów i Stowarzyszeniem Lokatorskim Sienna zorganizował protest na sesji Rady Warszawy. Protestowaliśmy przeciwko podjęciu uchwały z dnia 2 października 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem stołecznego Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2008-2012. Ta uchwała była ciosem w najbiedniejszych, a jej uchwalenie nie było poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi, co stoi w sprzeczności z duchem uchwały o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. I pierwszy postulat, który jest związany z tym listem, to jest ten, który przytoczyłem o uczestniczeniu środowisk lokatorskich w procesie reprywatyzacji. Widocznie te środowiska miały wątpliwości co do tego, jak przebiega, i ten list otwarty został wystosowany do pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czy świadek chciałaby jeszcze coś dodać w zakresie informowania ratusza o ja pamiętam, że doszło wtedy do bójki. Na tej sesji rady, gdzie młodzi działacze mieli syrenę taką i tą syrenę kazano skonfiskować i ta straż przyleciała, żeby nam to zabrać, tą syrenę. I ja zaczęłam krzyczeć: słuchajcie, wszystkie staruszki, ustawiamy się przy tym, bronimy. I faktycznie oni nie wiedzieli, co zrobić, bo wszystkie starsze panie stanęły w obronie tej syreny, jakoś udało nam się to obronić. Byliśmy lekceważeni zarówno jak występowaliśmy pojedynczo, jak i wtedy, gdy występowaliśmy grupowo. Po prostu lekceważono nas zawsze. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj bardzo bogaty plan dnia, to ja będę zamykał listę pytających, jeżeli się zgodzicie. Zgłosił się pan poseł Mosiński, Łukasz Konradko, Paweł Lisiecki, Adam Zieliński. Czy ktoś jeszcze, bo będę zamykał listę?
Robert Kropiwnicki. Nie. Chciałem tylko, panie przewodniczący, tak? A propos właśnie formalności. Nie chciałem przerywać panu ministrowi Kalecie, który odczytywał długie fragmenty listów, które są opublikowane, i to mam prośbę, żebyśmy zawężali jednak ad meritum, czyli do sprawy Nabielaka, bo pani jest bardzo cennym świadkiem, dużo pani wie na temat w ogóle reprywatyzacji. To warto rozmawiać, ale rzeczywiście dzisiaj mamy jeszcze parę istotnych osób też do przesłuchania i dlatego bym prosił, żebyśmy zawężali jednak to do meritum sprawy. Ja nie będę zadawał pytań ze względu na oszczędności czasowe. Dziękuję bardzo. Choć chętnie bym z panią porozmawiał, bo rzeczywiście jest to bardzo interesująca wiedza. Jak dobrze. Pan Kali, to zapraszam tam do kącika, opowiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dołączam się do tej prośby. Starajmy się syntetycznie, dobrze? Czy pan Bartłomiej Opoliński jeszcze, tak? Dobrze, czy zamykam listę. Pan Jan Mosiński. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę świadka, wspomniała pani o prokuratorii generalnej, gdzie też kierowali się państwo swoje apele odnośnie reprywatyzacji i o tych takich negatywnych aspektach reprywatyzacji. Czy również ewentualnie w sprawie Nabielaka 9? Tak. Czy była odpowiedź z prokuratorii generalnej? Nigdy nie dostaliśmy. Ja się wybrałam sama osobiście do prokuratorii, gdzie rozmawiałam z jakąś panią prokurator, która się cały czas rozglądała, jakby się czegoś bała, i mówiła mi, że ona nie może rozmawiać z ludźmi z zewnątrz. Powiedziała, że droga jest do nich, żeby dotrzeć przez Ministerstwo Skarbu, więc żeśmy atakowali przez 2 lata ministra skarbu, że oni pracują wyłącznie na zlecenie ministra skarbu, więc 2 lata pisaliśmy do ministra skarbu, nic z tego kompletnie nie wyszło, nigdy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. A chodziło nam właśnie o te kilkanaście adresów, które przejęła grupa pana Mosakowskiego. Zrozumiałe, że prokuratoria podlegała pod ministra skarbu. A kto wówczas pełnił funkcję ministra skarbu? Jak państwo interweniowaliście? Nie pamiętam w tej chwili. Minister Grat? Czy to był Grat? Aleksander? Tak. To był on i nawet był taki moment, jak on nie odpowiadał, że myśmy napisali do pana ministra Schetyny, który wówczas był ministrem spraw wewnętrznych, takie zapytanie, ile czasu minister Grat ma na odpowiedź na nasze zapytanie. No i dostaliśmy odpowiedź, że 30 dni. No więc napisaliśmy jeszcze jedno pismo, dołączyliśmy to od pana Schetyny, wysłaliśmy i do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Rozumiem. I ostatnie pytanie, krótkie. Wiemy, że była presja na czyszczenie kamienic, ona przebiegała bardzo brutalnie. To wiemy z zeznań świadków w dniu dzisiejszym. Pani też o tym wspominała. A czy w tym epizodzie nie tylko, no trochę może wychodzę poza Nabielaka 9, była taka sytuacja, że ta presja również dotykała osoby, na przykład adwokatów, którzy reprezentowali panią w tej walce o prawa lokatorów, o pani prawa? No mój adwokat jest w tej chwili we Wrocławiu, w miejscu odosobnienia, ten, który mi przegrał sprawę o eksmisję, i niedawno miałam taki telefon, Ewka, ty uważaj, bo jesteś obstawiona adwokatami ich. Także nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale uważam. Rozumiem, dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie, Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo. Jeszcze ten wątek dotyczący prokuratorii generalnej Skarbu Państwa. Jakie to pisma państwo kierowaliście do prokuratorii generalnej Skarbu Państwa i czego one dotyczyły? Dotyczyły one kilkunastu nieruchomości, które myśmy sami wytropili, że zostały przejęte przez Marka Mosakowskiego, i to była taka prośba nasza jako organizacji społecznej o przyjrzenie się procesowi zwrotowemu, bo to jest mało prawdopodobne, żeby jedna osoba zgromadziła taki majątek. Wskazywaliście państwo tam kwestię interesu Skarbu Państwa? Tak, o to nam wyłącznie chodziło, że po prostu Skarb Państwa został zubożony o te nieruchomości, i taka prośba organizacji społecznej, żeby prokuratoria generalna przyjrzała się temu procesowi. W jakim okresie to było? To był bodajże rok 2009 albo 2008 jeszcze. Aha.
W sprawie na Bielaka 9 pani powiedziała, że nie było kierowane takie pismo. Nie, myśmy tylko kierowali w sprawie tych kilkunastu nieruchomości, które odkryliśmy. Uważaliśmy, że to jest już majątek tak znacznej wartości, że wszystkie te nieruchomości, bo tam było też na Bielaka 9, tam była Otwocka, tam było dwa krakowskie przedmieścia. Także to było takie, przepraszam, że wejdę w słowo, takie zestawienie zbiorcze. Takie zestawienie zbiorcze, to co myśmy odkryli sami i uważaliśmy, że jest niemożliwością, żeby jeden człowiek mógł odzyskać tyle nieruchomości i stąd nasza prośba o przyjrzenie się jako temu strażnikowi, bo ta prokuratoria działała wtedy od bardzo niedawna. I ja byłam taka, pamiętam, że przeczytałam wywiad jakiś w Rzeczpospolitej z prezesem i byłam taka zachwycona właśnie tą ideą, że mamy strażnika Skarbu Państwa i wydawało mi się, że to jest ten odpowiedni adres, pod który powinniśmy się zgłaszać do strażnika właśnie Skarbu Państwa. I co Państwu odpowiedziano dokładnie? Nie, nigdy nic. Czyli żadnej odpowiedzi nie było? A czy... Generalnie kontaktowaliście się Państwo na przykład z panem Piotrem Rutkiewiczem, który wtedy był wiceprezesem prokuratorii generalnej? Nie, osobiście nie. Myśmy tylko pisma wysyłali. Pismami. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Wspomniała pani o tym, że pani adwokat Tomasz Rzet przebywa obecnie w areszcie. Czy mogłaby, bo wynika z tego, że on reprezentował panią jako lokatorkę, tak. A potem stało się coś, co szczerze mówiąc jakoś nie mogę za bardzo uwierzyć, jakby przeszedł na ciemną stronę mocy. Tak, kiedy podejmował się mojej obrony, to był styczeń 2008 roku, był pełen naprawdę nadziei, że uda mu się obronić mnie. Co się stało później, nie wiem. Była taka bardzo przykra scena w sądzie, kiedy napadł na mnie pan Masalski i chciał jakiejś ugody. Ja mu A który to był rok? To był 2008, bodajże kwiecień czy maj. I na końcu mi powiedział, my wszystko wygrywamy, my wszystko możemy. Po czym ja się przestraszyłam tego, co ja mu powiedziałam, a powiedziałam jakoś bardzo niecenzuralnie. I zaczęłam uciekać w stronę mojego adwokata. I wtedy on za mną leciał i krzyczał, załatwimy panią tak jak tych na krakowskim przedmieściu. Na co pan Tomek wstał i powiedział, nie wiem jak państwo załatwiliście tych na krakowskim przedmieściu, ale ostrzegam, że to są groźby karalne, a ja jestem ich świadkiem. I właściwie tutaj się skończył jego udział w mojej sprawie. Nie wiem, co się później wydarzyło. Ale już był nie tym samym człowiekiem. Ja później tę rozmowę powtórzyłam Joli, bo zaraz jak wróciłam z sądu, zadzwoniłam do niej i spotkałyśmy się w parku Morskie Oko i mówię, Jolka, wiesz, co on mi wykrzyczał? No i powtarza mi, my wszystko wygrywamy, my wszystko możemy. A on mówi, no to powiedział ci wreszcie prawdę. No nie widzisz tego, że wszystko wygrywają. Ja mówię, to, że wszystko wygrywają, to ja rozumiem, ale co to znaczy, my wszystko możemy, to znaczy mogą nas mordować. I Jola mi na to powiedziała, że mylisz pojęcia. Morderstwo im się nie kalkuluje. Naprawdę była taka rozmowa między mną a nią. I co za ironia losu. Dziękuję bardzo. Pan Adam Zieliński. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tego cięcia diaksem na Bielaka 9. Czy pani pamięta relacje dotyczące tego wydarzenia? Pani przedmówczyni, poprzednia pani świadek wspomniała, że wszelkie zgłoszenia na policję dotyczące tego wydarzenia skończyły się w zasadzie niczym i do tej pory brakiem informacji zwrotnej. Więc jak była ta pierwsza ekipa policyjna, to ja to znam z relacji Joli, że jak była ta pierwsza ekipa, to wręcz powiedziano, że ten pan jest właścicielem, jest zameldowany i zawsze może przyjść, przyprowadzając kolegów. A więc taka była reakcja policji i Jola się upierała, że absolutnie nie wpuści do domu. Więc Jola, jak o tym opowiadała, to mówiła, że ona cały czas, bo tak Kazimierz był na zewnątrz, ona była w środku i ona cały czas przydeptywała kapciami iskry, bo iskry leciały i ona się bała, że zaraz podłoga zacznie płonąć.
Jasne, bardzo dziękuję. Mam pytanie jeszcze odnośnie kontaktów ze spadkobiercami, a także w ogóle, jak pani ma szerszą wiedzę z zakresu pewnej procedury występującej w reprywatyzacji w Warszawie, czy pani Jolanta Brzeska, czy w ogóle jakby miała kontakt ze spadkobiercami przed panem Mosakowskim? To znaczy ta wizyta spadkobierców podczas obiadu niedzielnego, o której mi opowiadała Jola, myśmy w pewnym momencie doszły do wniosku, że jeden człowiek chyba się powtarzał i u niej, i u mnie. Ja się śmiałam i mówiłam, no widocznie mają jakiegoś dyżurnego spadkobiercę, bo z opisu wyglądało na to, że człowiek, który mnie się przedstawiał jako spadkobierca kamienicy mojej, to był ten sam człowiek, który był u Joli wtedy w domu. Ale czy tak było, głowy za to nie dam. Natomiast no, wszystko by się jakby zgadzało. Myśmy w ogóle próbowały porównywać i na przykład podczas tego włamania, o które pan pytał, podczas tego włamania był pan Krzysztof Ćwiek, który najaktywniej kopał w drzwi, jak mówiła Jola. I to był człowiek, który był pierwszym pełnomocnikiem spadkobierców w mojej kamienicy. Jasne. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tej liczby osób, które współpracowały z panią Jolantą Brzeską w trakcie aktywności lokatorskich. Mniej więcej jaki był to rząd wielkości? O Boże, to było mnóstwo ludzi, bo Jola była taka... Jola prawie nie spała. To, co mówiła Magda dzisiaj, to jest prawdą. Ona spała po 2-3 godziny na dobę. I każdemu mówiła, słuchaj, źle się czujesz, nie możesz spać w nocy, dzwoń, ja jestem zawsze aktywna. Mnóstwo ludzi. Ona była takim pierwszym, jej telefon był taki pierwszy, pod który się dzwoniło, jeżeli występował jakiś problem. Jeżeli chcieli się wedrzeć do kogoś do mieszkania, czy sprawy sądowe. Jola nas nauczyła tego, że mamy chodzić na swoje sprawy sądowe, że mamy bacznie oglądać, co się w sądzie dzieje. Po pierwsze, musieliśmy się nauczyć obyczajów sądowych, przecież myśmy nigdy w życiu nie bywali wcześniej w sądach, a tu nagle byliśmy ciągani od sądu do sądu. Więc chodziło o to, żebyśmy się nauczyli tego, żebyśmy dawali wsparcie tej osobie, która jest pozwana. I po trzecie, no żebyśmy patrzyli sądowi na ręce. To była zasługa Joli, która nas tego nauczyła. Jeszcze jedno pytanie, czy pani Jola wspomniała kiedykolwiek o tym, czy spotkała pani ją Zdrękę osobiście? Nie, nigdy jej nie spotkała na pewno. Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bartłomiej Opaliński. Bardzo dziękuję. Ja mam tak naprawdę tylko jedno pytanie. Czy ma pani wiedzę na temat tego, czy może pani Brzeska wyrażała jakieś obawy na temat swojego życia oraz czy otrzymywała jakieś pogróżki? No więc tak jak już wspomniałam, ona uważała, że im się nie kalkuluje. Ona nie brała tego w ogóle pod uwagę, że może zostać zamordowana. Ja nie wiem, dlaczego została zamordowana. Ja mam takie swoje podejrzenie, że ona po prostu coś odkryła i zaufała nieodpowiedniej osobie. Komuś musiała się zwierzyć i ktoś... Moje ostatnie z nią spotkanie to było tydzień przed morderstwem. Byliśmy z Januszem Barankiem u niej na herbacie wieczorem w domu. Zachowywaliśmy się jak rak, ryba, ptak. No, każdy na swoją modłę. Ja przyjechałam z genialnym projektem, artykuł 233, paragraf pierwszy. Mówię, Jolka, musisz koniecznie dowiedzieć się, czy my możemy z oskarżenia prywatnego, czy to tylko przez prokuratora, bo słuchaj, bo ja dostałam pozew do sądu. Z sądu dostałam i okazuje się, że Masalski zmienił adres zamieszkania i już nie jest na Woli, gdzie wszystko jest ich i prokuratura i sądy, tylko jest w tej chwili w Śródmieście, bo ma adres krakowskie Przedmieście 65, mieszkania 15, znaczy lokal 15, bo tam nie ma mieszkania. No, a Jola była rozpromieniona, była cała szczęśliwa i tak, słuchaj, nie zawracaj sobie tym głowy, będzie dobrze. I tak raz powiedziała, że będzie dobrze. Ona to mi powtórzyła, to myśmy tam ze 2 godziny byli u niej. I ona to powtórzyła z 10 razy. Będzie dobrze. Była tak szczęśliwa, była tak zadowolona, że ona rozwiąże nasze problemy. No i za tydzień już nie żyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie strony. Dziękuję uprzejmie, dziękuję świadkowi. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół.
A ja mam pytanie, ponieważ ja jestem wyłączona z prac społecznej rady z uwagi na to, że jestem tym świadkiem, ale jak ja już zeznawałam, jak ja nie będę uczestniczyła w opinii, w tworzeniu opinii, czy ja mogę zająć swoje miejsce i normalnie wrócić do pracy? Jeżeli nikt z członków komisji nie ma nic przeciwko, to wydaje się, że tak. W roli obserwatora. Pan Robert Kopiński ma. Tak, oczywiście, że może pani, jak każdy świadek, który zezna, może pani zostać na sali, ale też przysługuje dzisiaj pani zwrot kosztów. To jest. Dziękuję, miło upomnę się. No to dziękuję świadkowi ze świadka. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół. Proszę o wezwanie kolejnego świadka, pana Jakuba Pędrasia. Dzień dobry. Wskazuję, że w wezwaniu na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka o treści artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak. Dziękuję. Pouczam pana, że w tym momencie może pan złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja do pana w sumie, do świadka mam niewiele pytań. Jedno kluczowe pytanie. Znaczy tak, to pan był autorem apelacji złożonej od sprawy odszkodowania dla pana Marka Mosakowskiego za sprawę na Bielaka 9, czyli za wyodrębnione lokale. To pan był autorem tej apelacji. Tak, całą sprawę prowadziłem ja. Pan prowadził tą sprawę. Ja chciałem zapytać, czy uważa pan, albo inaczej, kto panu kazał wycofać apelację, jak została już złożona? Czy panu ktoś kazał? Była to decyzja wojewody mazowieckiego, który podejmuje decyzję w przedmiocie stanowiska zgłaszanego w postępowaniu sądowym, merytorycznego, i po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem zwróciliśmy się do wojewody o zajęcie stanowiska w przedmiocie celowości złożenia apelacji. Jako że to stanowisko jeszcze właściwie nie dotarło na moment, w którym upływał termin do zaskarżenia wyroku, nie czekając na to stanowisko, ja złożyłem apelację w przedmiotowej sprawie. A następnego dnia wpłynęło stanowisko wojewody, że wojewoda nie widzi przesłanek do zaskarżenia wyroku i wyrok jest w pełni prawidłowy. A dlaczego wpłynęło stanowisko wojewody? Dlaczego wpłynęło stanowisko wojewody? Czy wojewoda standardowo zajmuje stanowisko w taki sposób? Tak, przedstawiamy nasze stanowisko, natomiast tak jak wspomniałem, jesteśmy związani stanowiskiem naszego materialno-prawnego reprezentanta. I po w związku z zaistniałą sytuacją i otrzymaniem tego pisma od wojewody i zaistnieniem wątpliwości w tym zakresie, ponownie zwróciliśmy się do wojewody o zajęcie stanowiska w przedmiocie podtrzymywania wskazanej apelacji, załączając kopię tej apelacji wojewodzie. Wojewoda z takim oto jeszcze dodatkowym zastrzeżeniem, że w przypadku braku odpowiedzi na nasze pismo uznajemy, że wojewoda nie dostrzega przesłanek do cofnięcia apelacji w niniejszej sprawie. W odpowiedzi na to pismo wojewoda podtrzymał swoje stanowisko, wskazał na potrzebę odstąpienia od składania apelacji w tej sprawie. Czy państwo, bo państwo pełnicie zastępstwo procesowe
dla wojewody w tego typu sprawach. Czy w każdej takiej sprawie zwracaliście się do wojewody po złożeniu już apelacji do wojewody o to, żeby zajął stanowisko? Nie składamy, nie występujemy do wojewody czy jednego organu reprezentującego Skarb Państwa po złożeniu apelacji, tylko najczęściej po otrzymaniu niekorzystnego wyroku z uzasadnieniem. Rozumiem. Czyli to można było powiedzieć, w pewnym sensie była wyjątkowa sytuacja? Znaczy, to nie była wyjątkowa sytuacja, to była normalna sytuacja, dlatego że, tak jak wspomniałem, po otrzymaniu niekorzystnego wyroku z uzasadnieniem wystąpiliśmy do wojewody. Natomiast to stanowisko wojewody wpłynęło do nas za późno, już po upływie terminu do zaskarżenia wyroku. Nie mając tego stanowiska, ja zdecydowałem, że należy wnieść apelację. Natomiast po wpłynięciu tego stanowiska, które jednoznacznie wskazywało, że brak jest przesłanek w ocenie wojewody do zaskarżenia wyroku, podjęliśmy decyzję tutaj wspólnie z kierownictwem, że tą sprawę należy jeszcze raz przeanalizować i wojewoda podtrzymał swoje stanowisko odnośnie konieczności odstąpienia od apelacji. Z kierownictwem, to znaczy z kim podjęliście taką decyzję? Kto brał udział w podejmowaniu tej decyzji? To znaczy akurat pismo o to kolejne stanowisko było podpisane przez pana prezesa Rutkiewicza. Rozmawiał pan z panem prezesem Rutkiewiczem na ten temat? Nie rozmawiałem. Pismo przygotowałem na podpis. Ale wcześniej wspominał świadek o tym, że było spotkanie, podczas którego podjęliście decyzję, że składacie apelację. To było to spotkanie? Nie było takiego spotkania. Decyzję w przedmiocie złożenia apelacji podjąłem samodzielnie. Rozumiem. A czy rozmawiał pan z panem dyrektorem Rutkiewiczem na ten temat w ogóle? Nie. A czy uważa pan, czy uważa świadek, że ta apelacja była słuszna, czy nie? Że powinien Skarb Państwa złożyć taką apelację, czy nie? Uważam, że apelacja była słuszna, natomiast trudno mi przesądzać, jaki byłby jej wynik. Rozumiem. A dlaczego apelacja była słuszna? Czy świadek pamięta może? Znaczy, argumenty, jakie tam były podnoszone, przede wszystkim dotyczyły oceny ważności umów, na podstawie których pan Powód uzyskał legitymację do dochodzenia roszczeń objętych mniejszym postępowaniem. Rozumiem, czyli w ocenie świadka, czyli ja dobrze rozumiem, czyli w ocenie świadka w interesie Skarbu Państwa było to, aby podtrzymać tą apelację. Dlaczego w takim razie według świadka wojewoda nakazał państwu wycofać tą apelację? Nie było uzasadnienia tej decyzji w piśmie. To jest pytanie nie do mnie, tylko do właściwego organu. Natomiast mogę przypuszczać, że może wojewoda uważał, że w tym procesie trudno będzie podważyć tą legitymację powoda do dochodzenia tych roszczeń. Ale to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to. A czy wcześniej dostał, czy zdarzyło się wcześniej, żeby świadek dostał od wojewody nakaz nie apelowania w sprawie niekorzystnej dla Skarbu Państwa? Czy kiedykolwiek się zdarzyło świadkowi? Powiem szczerze, że nie pamiętam takiej sytuacji. A czy słyszał świadek, żeby w prokuratorii komuś innemu się zdarzyła taka sytuacja? Pewnie się mogły takie sytuacje zdarzyć. Ale nie zna świadek żadnej takiej sytuacji. Ja nie przypominam sobie, ja chyba w mojej niemalże 10-letniej praktyce takiej sytuacji nie miałem. Czyli w ocenie, jeżeli chodzi o doświadczenie, bo świadek prokuratorii pracuje jak długo? Od 2008 roku. Rozumiem. Czy w ocenie, czy w ocenie świadka można było coś stracić apelując w imieniu Skarbu Państwa, które w pierwszej instancji zarządzono odszkodowanie na rzecz pana Mosakowskiego w wysokości 2 milionów złotych? Czy można było coś stracić apelując? Apelując nie, natomiast tak jak powiedziałem, decyzję w przedmiocie dysponowania materialno-prawnym stanowiskiem Skarbu Państwa tutaj podejmuje organ reprezentujący Skarb Państwa i on też ponosi wszelkie negatywne konsekwencje i skutki niekorzystnych orzeczeń wydanych przeciwko Skarbowi Państwa. W szczególności mam tu na uwadze odsetki narastające od odszkodowań sięgających miliony złotych i koszty postępowania. A czy ktokolwiek w prokuratorii rozmawiał ze świadkiem na temat tej sprawy? Nie miałem takich. Nikt nie rozmawiał ze świadkiem. Świadek prowadził sprawę, dostał od wojewody pismo i świadek wycofał tą apelację, tak? Tak jak powiedziałem,
po wpłynięciu pierwszego stanowiska kolejne pismo już nie było na... wszystkie pisma, te, które, o których mówię, były podpisywane przez kierownictwo prokuratorii, tak? I one na ich podstawie wojewoda podejmował decyzję odnośnie celowości i zasadności składania apelacji w tej sprawie. Czyli podsumujmy, żeby było ostatnie pytanie, już przepraszam, ale ostatnie pytanie, podsumujmy. Czyli sytuacja była tak, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli. Sąd zarządza odszkodowanie na rzecz pana Marka Mosakowskiego od Skarbu Państwa w wysokości prawie 2 milionów złotych za lokale, które wcześniej zostały wyodrębnione na Bielaka 9. Świadek prowadzi tę sprawę w zastępstwie procesowym od wojewody. Składa, przygotowuje apelację i składa apelację. W apelacji jest napisane, że stanowisko sądu jest, nie zgadzacie się ze stanowiskiem sądu, ponieważ ze względu na kwotę, za jaką zostały wykupione te roszczenia i te okoliczności, o których wskazywał świadek. Świadek składa tą apelację. Następnie trafia pismo wojewody, żeby apelację wycofać i świadek ją wycofuje. Tak to wyglądało? Tak. Ktoś jeszcze ma z panów pytania? Sebastian Kaleta? Proszę świadka. Świadek w tym postępowaniu... Przepraszam, to był kto był wojewodą wtedy? Pan Jacek Kozłowski, Platforma Obywatelska. Taką przynależność partyjną pan Jacek Kozłowski deklarował w różnego rodzaju wyborach, w których startował. Ja przepraszam, tylko jedno zdanie może uzupełnienia. Obowiązywał artykuł 14 ust. 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, z którego wynikało, że Prokuratoria Generalna jest związana pisemnym stanowiskiem podmiotu reprezentującego Skarb Państwa odnośnie zgłoszonego żądania, więc... Proszę świadka, pierwotnie wojewoda wskazywał, że takie było pana stanowisko w tym postępowaniu. Pan jako pełnomocnik wnioskował o oddalenie powództwa w całości. I takie było wcześniej stanowisko wojewody, tak? Tak. I pan podtrzymywał w czasie tego postępowania, to jest zasadniczo jedno zdanie, w ocenie Skarbu Państwa naruszenie zasad współczucia społecznego, zasad uczciwego obrotu, zasad uczciwości nastąpiło tu przede wszystkim poprzez bardzo rażącą dysproporcję między wartością określonej w umowie wzajemnych świadczeń stron. W ocenie samego powoda zapłacił wielokrotnie ponad 5000 razy niższą cenę niż powinien. I pan tutaj wskazywał, że to jest jakby przesłanka stwierdzona bezwzględną nieważność takiej umowy. I to było stanowisko, które w czasie prowadzenia postępowania było akceptowane przez wojewodę. Stanowisko procesowe w zakresie tego postępowania. Mówimy, jedna rzecz to jest stanowisko procesowe, a więc kwestia dotycząca czego się domagamy w danym postępowaniu, a druga rzecz to jest kwestia zarzutów, jakie się podnosi celem obrony tego stanowiska procesowego. I ten zarzut został sformułowany samodzielnie przez prokuratorię. Czyli to była pana ocena jako profesjonalnego pełnomocnika. I mam jeszcze jedno pytanie, czy w zakresie takich odszkodowań zna pan aktualne orzecznictwo w zakresie tego właśnie, że takie umowy zostały uznane przez sądy, między innymi w orzeczeniu Sądu Najwyższego. Również w tym roku były takie orzeczenia, że z tych przyczyn, które pan wskazywał, według tego przyszłego orzecznictwa słusznie, takie umowy są bezwzględnie nieważne. Tak, pojawiło się takie orzecznictwo. Ja też spotkałem się z takim orzeczeniem, bodaj też z grudnia 2015 roku Sądu Najwyższego. Natomiast chociażby i do 2014 roku co najmniej sądy powszechne orzekały o skuteczności tego rodzaju umów, tak? Także tak jak mówię, ja spotkałem się z takim stanowiskiem Sądu Najwyższego nawiązującym do roszczeń dotyczących wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości odzyskanych przez dawnych właścicieli, nieruchomości warszawskich i przelewu tych wierzytelności za tak zwaną symboliczną złotówkę. I faktycznie w 2015 roku w grudniu takie orzeczenie zapadło, jest ono mi znane. Natomiast to mówimy już o tym późniejszym okresie. Rozumiem, ale no, mówiąc tak jakby krótko, ten trop, którym pan poszedł w tym postępowaniu jako przedstawiciel Skarbu Państwa, okazał się być w przyszłości słuszny, zatem czy potencjalnie, hipotetycznie istnieje możliwość, że niekoniecznie w 2015 roku, ale na przykład w 2013 roku wskutek pana apelacji, wskutek pana wywodów, które pan zawarł w apelacji, takie orzeczenia mogły być wydane, skoro zostało wydane również w późniejszych latach? Nie można tego wykluczać zapewne. Dziękuję. Dziękuję.
chciałbym zamknąć listę według, według naszych zasad, żeby już iść do przodu. Czyli tak, mam Bartłomiej Opaliński, Robert Kropiwnicki, Łukasz Kondratko, Paweł Lisiecki. Ktoś jeszcze się z panów zgłasza? I nie, to zamykam listę w takim razie. Pan Bartłomiej Opaliński. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do świadka. Jaka tutaj była sekwencja zdarzeń? Czy wojewoda odgórnie powiedział, że nie ma sensu, tutaj nie ma potrzeby wnoszenia apelacji? Czy działał, można powiedzieć, na państwa wniosek? Został zapytany, jak on to widzi. Jak to jest? Jaka jest procedura? Znaczy, my zwróciliśmy się o zajęcie stanowiska w przedmiocie celowości zaskarżenia tego wyroku. I w każdej takiej sprawie tego typu macie państwo obligatoryjnie taki obowiązek zwrócenia się o zajęcie stanowiska, tak? Czy to, jak to wygląda właśnie? Co do zasady, zwracamy się, ale jednocześnie przedstawiamy nasze własne stanowisko w tym przedmiocie, wskazując na po prostu pogląd prokuratorii co do celowości zaskarżenia tego wyroku. I rozumiem, że w tym państwa stanowisku wskazaliście, że należy apelację złożyć. To znaczy, wydaje mi się, że w tym pierwszym nie wskazaliśmy, tylko zwróciliśmy się o ocenę celowości zaskarżenia wyroku. Natomiast już po wniesieniu apelacji przeze mnie ponownie zwróciliśmy się o zajęcie stanowiska co do podtrzymywania tej apelacji. No i załączając odpis apelacji zawierającej konkretne zarzuty, jednoznacznie daliśmy po prostu ocenę naszą ocenę tej sprawy. Mam pytanie, ale to, bo nie do końca zrozumiałem. Odstąpił pan od apelacji, wycofał pan apelację, bo taka była decyzja wojewody. Czy taki był, że tak powiem, nakaz z góry, który pan otrzymał? Co było tak naprawdę tutaj bezpośrednią przyczyną tego, że pan odstąpił od apelowania w tej sprawie? Decyzja wojewody. Decyzja wojewody. I w takim przypadku, czy jeżeli organ się wycofuje, twierdzi, że jest inaczej, a państwo jako radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa macie pełne przekonanie co do zasadności swojego stanowiska, czy istnieje jakaś droga, którą możecie bronić tego stanowiska wbrew stanowisku organu, który przecież nie musi mieć wiedzy prawniczej, bo to państwo prowadzi sprawę, państwo macie dokumenty, dla was jest to transparentne. Czy kiedy macie w 100% przekonania odnośnie racjonalności swojego poglądu, czy i tak musicie, że tak powiem, ślepo działać tak, jak wam organ każe? Ustawa przewiduje, że jesteśmy związani pisemnym stanowiskiem podmiotu reprezentującego Skarb Państwa. I żadnego wyjątku w tym zakresie nie ma, nie przewidział ustawodawca w tej czy w innej ustawie? No. Żadne zasady logiki, doświadczenia, współżycia społecznego, nic takiego. Czułem się związany tym stanowiskiem, tak stanowi ustawa. Rozumiem. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Robert Kropiwnicki. Dziękuję. Proszę powiedzieć, jakie były koszty procesowe tego postępowania? Czy pamięta pan może? Jakie koszty groziły wojewodzie dodatkowe, może tak? No, odsetki. W sensie mówimy o tak, ogólnie... Tak. To nie są liczone koszty, tak, są należności uboczne, tak? Tak, tak, tak. Liczone od kwoty należności głównej. Należności głównej 1 800 000 ponad tysięcy złotych zasądzonego roszczenia. No i koszty postępowania tytułem zastępstwa procesowego. Pamięta pan mniej więcej, jakie były wtedy odsetki rocznie? Nie wiem, czy nie 13%. Około 13% w stosunku rocznym. Więc to, czy to mogło mieć wpływ na decyzję wojewody, uważa pan? Ja już częściowo uważam, odpowiedziałem na to pytanie, że być może to mogło mieć wpływ. Jaka była linia, czy dominująca linia orzecznicza wtedy? Czy uznawano raczej właśnie odszkodowania za słuszne w sądach, czy to było tak niepewne, jak pan uważa wtedy? Na tamten moment oczywiście, trudno bo dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji. Jednoznacznie trudno mi się wypowiadać, dlatego że ja nie miałem dużej ilości tego rodzaju spraw, to była właściwie jedyna tego rodzaju sprawa. Natomiast z tego, co się orientuje, linia orzecznicza była taka, że raczej uznawano tego rodzaju umowy. Czyli, że odszkodowania były słusznie wypłacone raczej. To znaczy, że no, nabywcy tych roszczeń mogli skutecznie dochodzić odszkodowań. Rozumiem, czyli decyzja wojewody mogła być też motywowana tym, że szansę apelacji oceniał
co niezbyt wielkie, tak? Czy mogła być taka ich argumentacja? No pan mógł inaczej na to patrzeć. Nie, trochę. Nie, znaczy to jest, tak jak mówię, pytanie do organu, tak? Nie do Jasne. Mnie. Nie było uzasadnienia. Po prostu wojewoda zawarł stanowisko, że wyrok jest w pełni prawidłowy, w pełni zgodny z prawem. I zaskarżenie tego wyroku, jedyne co może spowodować, to zwiększenie zobowiązania Skarbu Państwa. Jasne, i to było stanowisko wojewody. Że 13% w stosunku rocznym mogą zapłacić więcej, a to już jest też kwota dość istotna. Proszę powiedzieć, pismo wojewody dotyczyło nakazu wycofania, czy oceny niezasadności apelacji? Dotyczyło podstaw do odstąpienia od zaskarżenia wyroku. Dobrze, dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Pan Łukasz Konradko. Dobrze. Dziękuję bardzo. Panie radco, czy pan z kimś konsultował tą decyzję? Czy pan z kimś konsultował kwestię właśnie złożenia apelacji ze strony wojewody mazowieckiego? Ale którą decyzję? Złożenie apelacji, czy jeśli chodzi o złożenie apelacji, a później wycofanie tej apelacji. Złożenie apelacji była to moja decyzja. Uznawałem, że jest zasadne zaskarżenie tego wyroku. A ta druga część? Ta druga część była podyktowana stanowiskiem wojewody, już to wyjaśniałem. A czy pan próbował jakoś przekonywać właściwe osoby, żeby jednak mimo wszystko tą apelację podtrzymać? Ta forma przekonywania polegała na tym, że pomimo pierwszego pisma wojewody, który wskazywał na brak przesłanek do zaskarżenia wyroku, prokuratoria generalna ponownie zwróciła się do wojewody celem zajęcia stanowiska odnośnie podtrzymywania przedmiotowej apelacji. I w jakim to czasie nastąpiło? To nastąpiło w ciągu kilku dni, prawda? Już po złożeniu apelacji i po otrzymaniu tego pierwszego pisma wojewody. W ciągu następnych kilku dni zwróciliśmy się o zajęcie tego stanowiska co do tej apelacji, która została złożona, zakreślając termin, tak jak wspomniałem, kilkudniowy na zajęcie tego stanowiska i jeszcze dodatkowo wskazując, że brak stanowiska ze strony wojewody poczytujemy jako uzasadnienie do złożenia tej apelacji i jako brak podstaw do jej cofnięcia. I mimo to przyszło. I mimo to przyszło pismo wojewody. W przedmiocie, po jakim czasie przeszło, tak mniej więcej? Właśnie w zakreślonym terminie kilku dni. Tam był bodaj termin zakreślony do 16 stycznia 2012 roku i w tym dniu to stanowisko się pojawiło. I to jest standardowa procedura? Taka procedura tu została zastosowana. Ale pytam się, czy to jest standardowa procedura? Myślę, że jest to staranna procedura. Pytam się, czy to jest standardowa procedura? Czy to jest standardowa procedura w tego typu sprawach? Tak jak tutaj przewodniczący bodaj pytał, ja nie miałem takich sytuacji w swojej praktyce dotyczących niekorzystnego braku przesłanek do zaskarżenia apelacji w przypadku niekorzystnego wyroku. Zazwyczaj to było tak, że organ reprezentujący Skarb Państwa podzielał stanowisko prokuratorii generalnej. Właściwie zawsze tak było odnośnie zaskarżenia wyroku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli zgodnie z zapowiedzią kończymy. Ostatnie pytanie, jeżeli można, czyli gdyby dzisiaj wydarzyła się taka sytuacja, świadek podtrzymałby tę apelację? To znaczy przepisy mnie obligowały do cofnięcia tej apelacji. Nie wiem, ale gdyby nie pismo wojewody, świadek podtrzymałby tę apelację? Myślę, że na pewno tak. Dziękuję uprzejmie. Czy z strony mają pytania? Jedno pytanie. Proszę pana, czy miasto stołeczne Warszawa było uczestnikiem, stroną tego postępowania? Nie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy świadkowi. Świadek jest wolny. Zostanie sporządzony protokół z przesłuchania. Dobrze. Czyli chciałbym poprosić kolejnego świadka. Dziękuję. Do widzenia. Pana Piotra Rotkiewicza. Bardzo proszę. Wskazuję, że wezwanie na rozprawę pouczono świadka o jego obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Pouczam świadka o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Nie dostałem wezwania na rozprawę, ale rozumiem pouczenie i będę zeznawał. Dziękuję bardzo. Pouczam pana, że może pan w tym momencie złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce pan skorzystać z tego? Tak, chciałbym krótko powiedzieć, ponieważ pojawia się moja działalność w prokuratorii, czy też sama prokuratoria w tle tych różnych procesów reprywatyzacyjnych. Więc chciałbym powiedzieć kilka słów. Po pierwsze, kompetencje prokuratorii. Prokuratoria była w zakresie postępowań sądowych instytucjonalnym pełnomocnikiem Skarbu Państwa. Oznacza to, że mogła działać tylko i wyłącznie na wniosek Skarbu Państwa albo reprezentować Skarb Państwa. Nie mogła działać na wniosek kogokolwiek innego, lokatorów, stowarzyszeń itd., itd. Po drugie, jako pełnomocnik prokuratoria była związana stanowiskiem strony co do istotnych czynności, przede wszystkim dyspozytywnych. Po trzecie, radcowie zatrudnieni w prokuratorii generalnej cieszyli się wówczas przymiotem niezależności. Składali ślubowanie, że mają tylko działać jak gdyby na rzecz Skarbu Państwa i tak też działali. Natomiast mieli przymiot niezależności w podejmowaniu czynności procesowych. Po czwarte, chciałem powiedzieć, że orzecznictwo, które prokuratoria też musiała brać pod uwagę, jeszcze wrócę do tego orzecznictwa, mimo wysiłków prokuratorii i nie tylko zresztą prokuratorii, różnych pełnomocników, którzy stawali po stronie jak gdyby tej publicznej, było coraz bardziej korzystne dla byłych właścicieli. Chciałem też powiedzieć, że prokuratoria wówczas, kiedy byłem tam czynny, co roku w sprawozdaniach przedstawianych marszałkowi Sejmu wyraźnie pisała o problemach z reprywatyzacją, o problemach z dekretem warszawskim, podając orzecznictwo. To był stały element rocznego sprawozdania prokuratorii generalnej składanego na ręce marszałka Sejmu. I to był jak gdyby stały element i sprawy związane z reprywatyzacją, z odszkodowaniami, no stanowiły dość poważny procent działalności prokuratorii. Natomiast chciałem też powiedzieć, w kontekście jak gdyby tego orzecznictwa, że bardzo często było tak, że prokuratoria właściwie, zwłaszcza w sytuacjach odszkodowań, czy za bezumowne korzystanie, czy za zbyte lokale, walczyła tylko i wyłącznie już o wysokość odszkodowania, ponieważ co do zasady było to przesądzone orzecznictwem Sądu Najwyższego. I wielu świetnych radców, którzy właśnie zajmowali się tym dekretem, cały czas im mówili, że my już się tylko jak gdyby bijemy o wysokość tego odszkodowania, a nie o zasadę, bo ta zasada jest już przesądzona w wielu wyrokach. To może tyle tytułem orzecznictwa. Chciałem też powiedzieć, że zarówno w swojej pracy w prokuratorii, jak i wcześniej w Ministerstwie Skarbu Państwa zawsze stałem po tej stronie publicznej i zarówno ministerstwo, jak i prokuratoria no, alarmowały jak gdyby w miarę możliwości polityków o problemach z reprywatyzacją, o problemach z reaktywacją spółek, o problemach orzeczniczych przez właściwie cały czas. I to zarówno, nazwijmy to ustnie, jak i pisemnie, bo tak jak mówiłem, w każdym rocznym sprawozdaniu znajdował się taki fragment. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę świadka, jako że świadek zawsze stał po stronie publicznej, to czy w opinii świadka w interesie publicznym było wycofanie tej apelacji? Panie przewodniczący, trzeba zacząć od tego, że wyrok pierwszej instancji był... O ile dobrze pamiętam, bo ja to parę dni temu ustalałem, jak ta sprawa wyglądała. Podowodowie domagali się, o ile dobrze im przekazano informację, 3,5 miliona złotych. Sąd zasądził 1 800 000, więc mnie... W każdym razie ta sprawa nie była ani całkowicie wygrana, ani całkowicie przegrana, co się bardzo często zdarza. Po drugie, jak mówił pan radca i rzeczywiście tak to wyglądało, w ówcześnie obowiązujących przepisach prawa prokuratoria była związana stanowiskiem zastępowanej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa.
I teraz wyglądało to często tak, że my żeśmy wysyłali prośbę o to stanowisko, ale w sytuacji, jak nie wiem, to stanowisko jeszcze nie wpływało, to w tą apelację z ostrożności żeśmy wnosili, znaczy radcowie wnosili, tak? Ja nie prowadziłem, póki pełniłem funkcję w prokuratorii, nie prowadziłem osobiście żadnej sprawy. Z ostrożności procesowej taka apelacja była składana. Natomiast jeżeli sobie jednostka organizacyjna Skarbu Państwa wyraźnie życzyła cofnięcia tej apelacji, no to prokuratoria zgodnie z przepisem prawa musiała tą apelację cofnąć. Tak jak tu zeznał pan mecenas, to nawet było, że tak powiem, na dwa ruchy. To znaczy przed złożeniem tej apelacji radca wystąpił do wojewody, prokuratoria wystąpiła do wojewody o stanowisko w sprawie, następnie z ostrożności procesowej wniósł tą apelację i ponieważ nie wpłynęła odpowiedź od wojewody, to załączając już wojewodzie tą apelację, ponownie zwrócił się o to stanowisko i wojewoda nakazał apelację cofnąć. Proszę świadka, czytałem, czytałem tą korespondencję, ale pytanie brzmiało inaczej. Czy w opinii świadka w interesie Skarbu Państwa było wycofanie tej apelacji? Ja w tej chwili nie mam dostępu do akt tej sprawy, więc trudno mi jest ocenić szanse procesowe tej apelacji. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że apelacja no zawsze można tą sprawę wygrać lub przegrać, tak? Ta sprawa już też była w jakimś tam procencie wygrana, nie w całości, ale w jakimś tam procencie. Natomiast gdyby się okazało, że ta apelacja zostanie przez Skarb Państwa przegrana, no to po stronie wojewody byłyby dodatkowe koszty. Mało tego, gdyby to postępowanie jak gdyby trwało jeszcze dłużej, to być może przed sądem apelacyjnym, no albo byłyby to odsetki, albo ponowna opinia biegłego co do wartości tych zbytych lokali, więc nie wiem na jakiej... A czy w opinii świadka jako profesjonalisty pan radca podnosił w swojej apelacji, bo świadek wspominał o że wysokości, że walczyliście często o wysokości. No to akurat tutaj osoba, która wnioskowała o to odszkodowanie, kupiła prawa do odszkodowania za całe 300 zł. No i otrzymała właśnie te miliony, o których mówimy. I czy w opinii świadka, który zawsze stał po stronie interesu Skarbu Państwa, wycofanie takiej apelacji było zgodne z interesem państwa, czy jednak nie w świetle tych informacji? Panie przewodniczący, tak jak powiedział pan mecenas zeznający przed chwilą, dopiero w przyszłym roku to orzecznictwo sądu jak gdyby trochę się przełamało i poszło w trochę inną stronę. Ja chciałem powiedzieć, że tak, zarówno obrót roszczeniami był i jest legalny. W tej chwili dzięki małej ustawie reprywatyzacyjnej jest możliwość pierwokupu roszczeń dekretowych. Po drugie jest swoboda umów i... Czyli ta wysokość nie ma znaczenia, jednym słowem. Ta wysokość ma Panie przewodniczący, ta wysokość ma z różnych jak gdyby punktów widzenia znaczenie, natomiast ona nie przesądza o nieskuteczności tej umowy. Jeżeli druga strona nie skarży, że to roszczenie mogło być podarowane. Istnieje instytucja darowizny, czyli za, że tak powiem, 0 zł. Więc oczywiście ma to znaczenie, natomiast przypominam, że w jednej ze spraw, kiedy walczono o to i kiedy się pani zbywczyni roszczeń zapytano, czy pani zbyła za 50 zł roszczenie, pani przed sądem powiedziała tak, jest to moja sprawa. Natomiast kwestie podatkowe na przykład, no to już jest jak gdyby zupełnie inna płaszczyzna. Rozumiem. Proszę świadka, czy świadek zna pana wojewodę Jacka Kozłowskiego? Osobiście nie widziałem pana wojewodę po prostu. A czy o tej sprawie rozmawialiście może? Nie. A czy z kimś świadek rozmawiał na temat tej Mogłem rozmawiać z dyrektorem. Nie pamiętam, no czasem się o tych sprawach rozmawiało, a czasem po prostu przychodziła korespondencja, ją dekretowałem na radce i tyle. Rozumiem. A przy okazji, czy świadek zna pana Roberta N.? Nie. Nawet dopiero w tym roku zobaczyłem na fotografii w jakiejś prasie, jak wygląda. A siedzącego tutaj pana Marka Mosakowskiego? Nie znam pana Marka Mosakowskiego. Pierwszy raz go dzisiaj widzę. Natomiast pan Marek Mosakowski i pan Robert N. i kilka jeszcze innych osób, które się tu w pracach tej komisji no, pojawiają, tak, są mi znane jak gdyby z prowadzonych spraw, no, ale są mi znane z dokumentów. Rozumiem. Tak. Rozumiem. Czy ktoś z panów ma jeszcze pytania? Sebastian Kaleta?
Proszę świadka, świadek mówi tak jakby te sprawy przed sądem prowadzone przez prokuratora były niejako loterią. Że, nie. No bo tak to wygląda, bo mamy, dzisiaj jesteśmy w 2017 roku, kiedy ten problem prawny poruszony w tej apelacji już był podniesiony na korzyść Skarbu Państwa kilkukrotnie różnego rodzaju orzeczeniami, ba nawet ten sam sędzia zmienił stanowisko w sprawie ekwiwalentności przy umowach zbycia roszczeń. I podstawowe pytanie, które jest kluczowe z perspektywy tej konkretnej sprawy, którą analizujemy, które chcemy, żeby pan jako również profesjonalista, jako urzędnik, wcześniej prokurator, dzisiaj Urzędu Miasta, mógł komisji przedstawić, czy zbycie roszczeń w takiej kwocie do odszkodowań w kwotach, które widnieją na pozwach bądź orzeczeniach sądowych, spełnia przesłanki stwierdzenia nieważności bezwzględnej takiej umowy. I w opinii pana mecenasa Pendrasia, który sporządzał apelację, w jego profesjonalnej opinii wyrażonej na apelacji, którą podpisał, taka umowa nie spełnia takich warunków. Według orzecznictwa sądu w innej sprawie Chorzej 25 Sąd Najwyższy stwierdził, że zbycie roszczeń za 50 zł do kamicy jest niezgodne z prawem. Jak również dwa orzeczenia bodajże zapadły również w tym roku w tym zakresie. I dlatego kluczowa jest informacja, czy w pana opinii takie roszczenie, taka ekwiwalentność świadczeń powoduje wyłączenie legalności zawarcia takiej umowy w świetle znanego już dzisiaj orzecznictwa. Taka według znanego dzisiaj orzecznictwa, to tak, z tym zastrzeżeniem, to powiem, że taka przesłanka może decydować o nieważności umowy. I właśnie, panie dyrektorze, proszę świadka, aby takie orzecznictwo powstawało, ktoś musi skarżyć orzeczenia, bo w sprawie Chorzej 25 znana jest historia pani urzędniczki, nie chcę jej nazwiska przywoływać, będzie być może okazja przy kolejnej sprawie, która konsekwentnie, często wbrew opiniom różnego innego rodzaju prawników, składała, walczyła o tę apelację i udało jej się skutecznie sąd przekonać do tego. Ja rozumiem, że pan tutaj powołuje się na obowiązki służbowe, ale również chcieliśmy skorzystać z pana wiedzy eksperckiej. Czy dlatego też pana poprosiliśmy o złożenie zeznań w tym zakresie? To chyba z mojej strony wszystko. Znaczy tak, pani mecenas tam walczyła i ja też jak gdyby podzielam to, co powiedział przede mną pan mecenas. Natomiast no, z zastrzeżeniem takim, że prokuratoria jest pełnomocnikiem i jeżeli prokuratoria dostaje wyraźne... Od wojewody, tak, to już... Wyraźne jak gdyby polecenie cofnięcia tej apelacji, no to nie ma innego wyjścia, tylko ją cofnąć. Właśnie ostatnia kwestia, bo pan mecenas Pendraś mówił o tym, że w jego jakby doświadczeniu zawodowym takie sytuacje, no ciężko mu sobie było przypomnieć, że nie, się takie zdarzały. Sytuacje bywały. To oczywiście nie bywały, były częste sytuacje. Nie, to nieczęste sytuacje bywały, natomiast też chcę powiedzieć, że na przykład Najwyższa Izba Kontroli, nie stawiając formalnie takich zarzutów, ale jak gdyby w toku kontroli, często kontrolerzy mówili, że składanie środków odwoławczych, jak gdyby, żeby je bardzo rozważnie składać, może tak delikatnie powiem, ponieważ składanie tych środków odwoławczych, może w ogóle powiem inaczej, że to, że istnieje środek odwoławczy od orzeczenia, to nie znaczy, że jest obowiązek jego złożenia. Muszą zaistnieć przesłanki, żeby on był skuteczny. I na przykład kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli często jak gdyby stawiali, może to jest złe słowo zarzut, ale często mówili o czymś takim, że składanie tych środków odwoławczych w sytuacjach, kiedy się jednak jakiś tam rodzaj spraw przegrywa, no jest pozbawione trochę takiego gospodarnego myślenia, tak, bo powoduje tylko narastanie odsetek i kosztów. Dziękuję. Tylko tak już gwoli ścisłości, proszę świadka, w tej sprawie w piątek jednego dnia pan Robert N. obniżył wartość roszczenia, zmienił powództwo i w poniedziałek następnego dnia w tożsamej kwocie został wydany wyrok. Więc w całości osiągnął żądanie powództwa pan Robert N., nie w części. Być może ja nie mam dostępu do tych akt, natomiast wiem, że pierwotnie domagał się dużo więcej. No i tu sąd to rzekł. Tyle mogę powiedzieć. Dobrze. Pan Paweł Lisiecki. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Lisiecki. Proszę świadka, czy panu lub pana rodzinie, czy pan albo pana rodzina miała jakieś roszczenia do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy? Tak. A odszkodowanie jakieś zostało wypłacone? Tak, zostało wypłacone.
A można wiedzieć, jaka to jest nieruchomość? Mogę, to jest nieruchomość na Brudnie nieduża. To był dom moich pradziadków i dziadków. Ja to podałem zresztą w oświadczeniu majątkowym. Tam było kilku współspadkobierców, z czego ja po 20, zresztą to też jest dość ciekawa sprawa, 28 lat się toczyło postępowanie. Jeszcze przepraszam, jedna z moich jakichś tam kuzynek wszczęła je za poprzedniego ustroju. Jak się skończyło, zresztą po orzeczeniu sądu, po skardze na bezczynność, to mogę mówić tu o sobie, bo tam jeszcze byli inni współspadkobiercy. Moja część wyniosła 105 tysięcy. Dobrze, a kto wydał tę decyzję? Chyba nie pamiętam. Kto wydał, a w którym roku była ta decyzja? W 2015. W 2015 roku. Albo 2014. A kto wypłacał te pieniądze? No albo albo miasto, albo wojewoda, nie pamiętam. Ja to podałem, miasto stołeczne Warszawa, ja to w swoim oświadczeniu majątkowym oczywiście zamieściłem te 105 tysięcy, które dostałem tytułem odszkodowania. Odziedziczonego, niekupionego. Rozumiem. Natomiast chciałem się dowiedzieć tylko o to, kto wypłacał te pieniądze? Chyba miasto. Miasto stołeczne Warszawa. Tak mi się wydaje. No mógł być to albo mogło być to... A czy w tym przypadku, jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowania, również ktoś, no nie wiem, z miasta stołecznego Warszawy albo z prokuratorii generalnej w jakiś sposób do sądu składał sprawę, czy... Nie, to było w postępowaniu administracyjnym. W postępowaniu administracyjnym to się odbywało, tak? Tak. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Łukasz Konradko. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, czy na etapie wydawania decyzji reprywatyzacyjnej w pana sprawie pan się kontaktował z jakimiś urzędnikami BGN-u? No tak, jakoś kiedyś mnie ciotka poprosiła, żeby tam przyjść w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Ale kiedy to było? No nie wiem, no to było kilkukrotnie ta sprawa, tak jak mówię. Ale była... kiedy to było? Panie przewodniczący, jaki to ma związek ze sprawą na Panie przewodniczący, nie pamiętam, to był rok 2014-15, tak mniej więcej. Mniej więcej, 2014-15. Tak. I z kim pan się tam kontaktował? No z panią, która prowadziła ówcześnie tą sprawę. Jak się ta pani nazywała? Pani się nazywa Wrzesińska. A imię? Agnieszka. Rozumiem. A czy z kierownictwem BGN-u pan się w tej sprawie kontaktował? Z dyrektorem albo kiedyś, z zastępcą? Kiedyś rozmawiałem z panem dyrektorem Bajko, ale to było jeszcze dużo, dużo wcześniej. Kiedy? Dużo, dużo wcześniej, z ale rok, kiedy? Dwa. Proszę pana, no ja nie mam w głowie jakiegoś komputera, żeby panu podać datę. Chyba ważniejsze jest, co powiedziałem panu dyrektorowi Bajce, niż to, kiedy to było. Powiedziałem panu dyrektorowi Bajce, że postępowanie, które się toczy od ćwierć wieku, to może by i w końcu już jest wszystko, jak gdyby pozbierane są wszystkie dokumenty, to może by je w końcu zamknęli. Pan Bajko jak gdyby przyjął do wiadomości i kolejne dwa lata sprawa leżała. Nie czuje pan jakiegoś dysonansu z tego powodu, że pan wcześniej występował, kierował Panie przewodniczący, wnoszę uchylenie się z pytań, ponieważ nie ma to żadnego związku ze sprawą. Proszę nie przerywać. Ale jak pan będzie pytał o pogodę świadka, to też ma to sens? No jaki to ma sens tak naprawdę? Proszę pytać o sprawę na Bielaka. No. O pogodę przepraszam, to pan przepraszam, pyta. Przepraszam. O pogodę to zazwyczaj przepraszam, pan pyta. Ja będę udzielał głosu. Bardzo proszę, pan Łukasz Konradko. Ja bym prosił, żeby jednak świadek tutaj odpowiedział na to pytanie. Czy czuję dysonans, że dostałem odszkodowanie? Nie czuję. Z tego powodu, nie z tego, że pan otrzymał odszkodowanie, tak. Tylko z tego powodu, że obecnie pełni pan taką, a nie inną funkcję, a wcześniej jednak ubiegał pan się o... Dostałem to odszkodowanie zanim pracowałem w mieście. Dostałem je jako... jeden z wielu współspadkobierców, który tam ma jakąś część tego roszczenia. Postępowanie, tam nie było żadnych nabywców roszczeń indemnizacji ani tego rodzaju
tego rodzaju kwestii, więc nie czuję takiego dysonansu. Znaczy, czy gdybym, nie wiem, czy gdybym na schodach Ministerstwa Sprawiedliwości złamał nogę i to też miałbym na przykład nie dostać odszkodowania? To jest normalne postępowanie odszkodowawcze i zacząłem w mieście pracować, nie wiem, chyba półtora roku po jego otrzymaniu. Poponowałbym, żeby świadek jednak nie formułował takich dowcipnych uwag, podobnie jak te dotyczące spadków wakujących, które tutaj mieliśmy okazję obserwować na poprzednich rozprawach. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. No dobrze. Nie. Przepraszam. Już wszyscy jesteśmy, jeszcze mamy trochę pracy. Czy są jeszcze pytania? Strony? Tak? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Dowiedzieliśmy się wiele informacji i państwo dogłębnie pytacie. Ciekaw jestem, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Jak chodzi o pytanie świadka, to do tezy, na jaką rano państwo świadka wzywacie. Panie mecenasie, jeśli mogę, akurat informacja ujawniona teraz na rozprawie w kontekście reprezentowania przez pana dyrektora Rutkiewicza Skarbu Państwa w postępowaniach o odszkodowania związane z reprywatyzacją w kontekście, iż był zainteresowany rozstrzygnięciami reprywatyzacyjnymi, może mieć wpływ na ocenę jego zeznań. Dziękuję. Ja mam inną propozycję, znaczy zostając w poetyce pana mecenasa, mam inną propozycję. Następnym razem po prostu rano nam prześlijcie pytania, które możemy zadać, a które nie, i będzie wszystkim łatwiej. Oczywiście, że wywiążę się z tej prośby, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Dziękuję uprzejmie świadkowi. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół. Przechodzimy do dalszego procedowania. Komisja przystępuje do przesłuchania stron. Wskazuje, że w wezwaniach na rozprawę pouczono strony o ich obowiązkach i uprawnieniach procesowych dotyczących postępowania dowodowego wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego, w tym o prawie odmowy zeznań oraz prawie odmowy odpowiedzi na pytania. Komisja przystępuje do przesłuchania pana Marka Mosakowskiego. Pouczam pana o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak. Dziękuję. W tym momencie może pan złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chce pan skorzystać z tego prawa? Nie. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałem natomiast złożyć inne oświadczenie. W wezwaniu dostałem w pouczeniu w punkcie 4 i 5 jako podstawę prawną artykuł 83 paragraf 1 i paragraf 2 i w kontekście obu tych punktów, czyli 4 i 5, odmawiam składania zeznań, dlatego że no, moje zeznania mieszczą się w tym artykule 83 paragraf 1 i paragraf 2. Znaczy ta odmowa składania, ponieważ... Proszę świadka. Świadek według tych paragrafów, na które świadek się powołał, ma świadek prawo odmówić odpowiedzi na konkretne pytanie, również z podaniem powodu, dlaczego na konkretne pytanie, natomiast nie w ogóle uchylić się od odpowiadania, od odpowiedzi na pytania jako zasady. Dlatego pozwolimy sobie przystąpić do przesłuchania. Chciałem świadka zapytać może na sam początek, żeby wyjaśnić pewne kwestie. W stosunku do jakiej ilości nieruchomości występuje pan jako strona, pełnomocnik lub kurator w mieście Warszawa? Odmawiam odpowiedzi na to. A z jakiego powodu? No, z powodu artykułu 83, paragraf 2. 83 paragraf 2. Tak. Obawiam się, że panu na to, obawiam się, że nie posiada pan takiego prawa, ale zwrócę się z pomocą jeszcze do departamentu. Czy świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na to pytanie? Ale ja nie jestem świadkiem. Czy strona, przepraszam, czy strona ma prawo odmówić odpowiedzi na to pytanie? Tutaj jest powołany artykuł 83 paragraf 2, który mówi, że strona może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić ją i jej bliskich wymienionych powyżej, czyli w paragrafie 1, na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednio szkodę majątkową lub spowodować naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy. Proszę stronę, to który, to pytanie narusza którą z przepraszam bardzo, którą z przesłanek wymienionych przez stronę narusza moje pytanie?
potrzebą? Wszystkie, dlatego że sprawa na Bielaka to jest sprawa mojej matki, to jest osoba... Nie, proszę świadka, to nie jest... Przepraszam, to nie jest świadka, to nie jest sprawa świadka matki, ponieważ my, komisja dysponuje... Komisja, dobrze, strony. zaraz, strony, przepraszam. To nie jest sprawa matki, pana matki, ponieważ pan po pierwsze miał udziały w tej sprawie, po drugie występuje pan permanentnie we wszystkich zeznaniach, o których słyszymy i permanentnie w dokumentacji. To pan rozpoczął proces odkupowania praw do odszkodowania, jak i również do części udziału w roszczeniach po tej nieruchomości, dlatego nie przysługuje panu prawo, na które się pan powołał. Dlatego jeszcze raz ponawiam to pytanie, do jakiej ilości nieruchomości ma pan roszczenia w Warszawie? Panie Przewodniczący, tutaj nie jest w artykule powołanym w pouczeniu podane, że możemy sobie przedyskutować, które pytania narażają mnie, a które nie, bo to zależy od mojej oceny i ponieważ zależy to od mojej oceny, więc ja mam taką ocenę. Ja przyszedłem na dzisiejsze wezwanie, no bo tutaj była kara wyznaczona w razie niezgłoszenia się i chciałem oczywiście, natomiast chcę skorzystać generalnie z tego artykułu powołanego w pouczeniu 83 paragraf 1 i paragraf 2. Będę podtrzymał, że świadkowi akurat w tym przypadku świadek nie powołał przesłanki wraz z uzasadnieniem, dlaczego świadek odmawia odpowiedzi na dlaczego strona odmawia odpowiedzi na to pytanie. A mam inne pytanie. Proszę strony. Czy to prawda, że strona żądała opłaty za przejście przez chodnik przy Nabielaka 9? Ale też odmawiam odpowiedzi na to. A ze względu na którą przesłankę? Na przesłankę jedną i drugą. Ale jedną i drugą, a konkretnie? Jakbyś, 83.1 i 83 paragraf 2. Ale którą z tego? Znaczy jakby świadek mógł szerzej wejść w uzasadnienie, skoro strona twierdzi, że to jest subiektywna ocena strony, to komisja chciałaby poznać tą ocenę. Może pełnomocnik odpowie. Panie Przewodniczący. Ale to jest pytanie do strony, przepraszam, to jest pytanie do strony. Dlatego jeżeli strona się na to powołuje, to chciałbym wiedzieć z jakiego powodu, bo wygląda to na to, że powód nie ma znaczenia, bo ja nie chcę nic mówić. Proszę z nami tutaj nie pogrywać. Ale jednocześnie korzystam z prawa, które jest wymienione w pouczeniu. Ale nie potrafi pan wskazać dokładnie, na którą przesłankę pan się powołuje i dlaczego. Proszę pana, czy żądał pan opłaty za przejście przez chodnik 500 zł? Czy to prawda, czy nie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy podnosił pan czynsze 100-200% po to, żeby zmusić lokatorów do eksmisji? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że pan wraz z pomocnikami próbował wyważyć drzwi w mieszkaniu pani Jolanty Brzeskiej? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że stosował pan szykany w stosunku do Jolanty Brzeskiej, jak wobec setek mieszkańców Warszawy, w stosunku do których prowadził pan postępowania reprywatyzacyjne? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy prawdą jest to, że ma pan roszczenia, występuje pan jako strona, jako pełnomocnik lub jako kurator w stosunku do 48 nieruchomości w Warszawie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Co pan robił w dniu śmierci pani Jolanty Brzeskiej? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo to w ogóle nie jest pytanie zgodne z wezwaniem. Ale to ja określam, jakie pytanie jest zgodne, jakie nie. To jest moja też subiektywna ocena, tak jak pan ma prawo do tej swojej subiektywnej oceny. Czy zna pan któregoś z sędziów osobiście? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy zna pan kogoś z polityków? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy zna pan pana Roberta N? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy ktoś z panów ma jeszcze jakieś pytania? Jan Mosiński. Proszę świadka, czy te wszystkie działania dotyczące nie tylko pani Jolanty Brzeskiej,
ale też innych lokatorów. W perspektywie na Bielaka 9, ale też również innych adresów, gdzie jest pan stroną, a które te działania są porównywane do czyszczenia kamienic z lokatorów. Potwierdza pan te działania, czy też ewentualnie im zaprzecza? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy zna pan pana Masalskiego? Odmawiam też odpowiedzi na to pytanie. Jak się pan nazywa? Marek Mosakowski. To jednak, jak pan wtedy potrafi pan zeznawać? Nie, no, ale Marek Mosakowski imię i nazwisko. Czy pana, dlaczego pan utrudnia prowadzenie komisji, pracy komisji weryfikacyjnej? Nie utrudniam, tylko korzystam ze swojego prawa. Ale te pytania, które zadajemy panu, na pewno nie mają wpływ na śledztwa, które prowadzi prokuratura wobec pana. No w mojej ocenie mają. Czy spotkał się pan w swojej działalności z panią Jolantą Brzeską? Też odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Panie przewodniczący, mam wniosek, żeby rozpatrzyć ewentualnie możliwość ukarania świadka grzywną. Przepraszam bardzo, strony. Oczywiście rozważymy taką możliwość. Do głosu zgłaszał się jeszcze pan Sebastian Kaleta. Proszę świadka, ile łącznie wyniosły kwoty, które uzyskał pan w formie odszkodowania od Skarbu Państwa za nieruchomości warszawskie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Ile postępowań reprywatyzacyjnych udało się panu skutecznie przeprowadzić do 2007 roku, ile po 2007 roku? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Ilu osób był pan kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu na podstawie orzeczeń sądowych? Też odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy nie jest pan taka duża ilość tych, liczba tych osób, tak? Czy spotkał pan jakąkolwiek z osób, dla której był pan kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu? Też odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy wzbudziła pana zainteresowanie fakt, że część osób, dla którego pan był ustanowiony kuratorem dla osoby nieznane z miejsca pobytu, nie były widziane w Warszawie od lat 40., a w momencie wydawania postanowienia miałoby dużo ponad 100 lat? Też odmawiam odpowiedzi na to. Panie przewodniczący, na chwilę obecną to tyle. Dziękuję panu Łukasz Kondratko. Za dwa tygodnie chyba znowu mamy pana wezwanego, tak? Dziękuję panu Łukasz Kondratko. Dziękuję bardzo. Czy strona zna osobiście lub rozmawiała kiedykolwiek z byłym wojewodą mazowieckim, panem Jackiem Kozłowskim? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy strona zna osobiście lub rozmawiała kiedykolwiek z prezydentem miasta stołecznego Warszawy, Hanną Gronkiewicz-Walc? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy strona zna osobiście lub rozmawiała kiedykolwiek z panem Piotrem Brodkiewiczem? Odmawiam odpowiedzi na to. Panie przewodniczący, ja również przychylam się tutaj do tych spostrzeżeń i wniosków zawartych przez poprzednich moich przedmówców. Pan Paweł Lisiecki, pan Bartłomiej Opaliński, zamykamy, bo to szkoda czasu komisji. Tak, pan Robert Kopiwnicki też, dobrze. Bardzo proszę, pan Paweł Lisiecki. Proszę świadka, to znaczy proszę strony. Założył pan stowarzyszenie Poszkodowani. Czy może powiedzieć strona, co było celem tego stowarzyszenia? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy to stowarzyszenie zajmowało się tym, aby pozyskiwać od byłych właścicieli informacje na temat nieruchomości, co do których zostały złożone wnioski dekretowe? I czy dzięki temu stowarzyszeniu pozyskiwał pan nie tylko informacje, ale również pełnomocnictwa do reprezentowania byłych właścicieli, między innymi za takie kwoty jak 100 zł, w których odsprzedawali oni na przykład 1/3 roszczeń do nieruchomości? Też odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy w zarządzie stowarzyszenia obok pana jako Marka Mosakowskiego są inne osoby, na przykład pani Barbara Zdrenka? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z tym, co znalazłem na stronie internetowej, misją tego stowarzyszenia była między innymi obrona praw człowieka. Czy to prawda? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję.
Mam pytanie takie jeszcze. W dniu 25 czerwca 2003 roku notariusz Janusz Rudnicki sporządził akt notarialny sprzedaży udziałów w roszczeniach dotyczących Nabielaka 9 i ewentualnego odszkodowania za te nieruchomości. I Zbigniew Dobilis za 500 zł sprzedał 1/5 udziałów do tej nieruchomości. Małgorzata Komorek za 1/5, znaczy za 500 zł sprzedała panu 1/5 udziałów do tej nieruchomości. Magdalena Szyszko za 500 zł sprzedała panu 1/5 udziałów do tej nieruchomości. To jest 3/5. Pytanie mam do pana takie, czy za 1500 zł sprzedałby mi pan te udziały tak, abym mógł je przekazać Miastu Stołecznemu Warszawa? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Łukasz Konradko. Przepraszam, Bartłomiej Opoliński, przepraszam. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Przepraszam pan, że pan minister się na mnie obraził, przepraszam. Nie, absolutnie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tak naprawdę nie będę tracił czasu na zadawanie pytań, bo tutaj postawa strony jest jasna i nie budzi wątpliwości, ja tylko chciałem zwrócić na jedną uwagę, bo ten przepis, na który się strona powołuje, 83, artykuł 83, paragraf 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, on stanowi, że strona może odmówić odpowiedzi na pytanie w przypadku, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić stronę bądź kogoś z osób bliskich tam wymienionych na odpowiedzialność karną. A pierwsze z pytań, które pan przewodniczący był uprzejmy zadać, dotyczyło tego, jak dużą liczbę nieruchomości w Warszawie pan posiada, czyli możemy z tego wywnioskować, że wszelkie te nieruchomości, jeżeli pan powiedziałby, jak sytuacja wygląda, mogłyby narazić pana bądź bliskich na odpowiedzialność karną. Myślę, że to jest i dla komisji, i dla odpowiednich organów ścigania odpowiedni wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, czy był pan zameldowany w mieszkaniu pani Jolanty Brzeskiej? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. A w jakim okresie był pan zameldowany? Też odmawiam odpowiedzi. A czy uczestniczył pan przy przejmowaniu kamienicy, podpisywał się pan pod protokołem zdawczo-odbiorczym? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy spotykał się pan z panem Mirosławem Kochalskim lub z urzędnikami Urzędu Miasta w tamtym czasie? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy zna pan osobiście pana Arkadiusza Czartoryskiego? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie. Czy występował pan do ministra spraw wewnętrznych i administracji o unieważnienie decyzji komunalizacyjnej wojewody z 1992 roku? Też odmawiam odpowiedzi na to. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Dziękuję uprzejmie. Zakończyliśmy przesłuchanie strony. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół. Czy strony mają... Przepraszam, można pytanie zadać? Przepraszam, oczywiście. Bardzo proszę, pan mecenas Przeciechowski. Chociaż nie, proszę Państwa, to nie ma sensu. Szkoda czasu Państwa i naszego. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeżeli można? Proszę bardzo. Tak. Panie Przewodniczący, przedmiot wezwania został precyzyjnie określony w wezwaniu. Dotyczy to nieruchomości przy ulicy Nabielaka. Większość pytań, jaka tu padła, w ocenie mojego klienta, jest znana z urzędu członkom komisji. Komisja dysponuje określonymi materiałami dowodowymi w tej sprawie. Większość pytań, która padła, którą usłyszeliśmy w dniu dzisiejszym, wynika z dokumentów, jest stwierdzona dokumentami. W związku z tym pytanie i prawo, z którego skorzystała strona, mając na uwadze publicznie wygłaszane opinie i de facto wyroki o moim kliencie, przypisujący mu różny udział i związek ze sprawami i obwinianie wręcz o narażenie kogoś na utratę życia, czy wręcz śmierć, zabójstwo, udział w zabójstwie, powoduje to, że w takiej oto sytuacji, w takiej oto atmosferze, mając na uwadze, że w tym postępowaniu mamy do czynienia z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prawem strony do tego, aby brać udział w postępowaniu, wypowiadać się, zgłaszać wnioski dowodowe, uznajemy, że
pytania, które padły w dniu dzisiejszym, nie mają związku ze sprawą, nie zmierzają do wyjaśnienia istoty sprawy i na takie pytania strona skorzystała ze swojego prawa, powołując się na normę artykułu 83, paragraf 2. Niezależnie od tego, czy ten skutek, który tutaj jest opisany w tej normie, nastąpi bądź nastąpi, skorzystała z tego sprawa i chciałbym prosić, abyśmy uszanowali to stanowisko strony. I w tym miejscu apeluję, aby jako strona nie była karana jakąkolwiek grzywną w sprawie, gdyż taką sankcję możemy zastosować wyłącznie w odniesieniu do świadka. Strona no, nie jest świadkiem, występuje we własnej sprawie. Sprawa dotyczy jego praw, jego obowiązków i w związku z tym apeluję do komisji, do pana, pani przewodniczący, aby mając na uwadze także pewne wytyczne wynikające już z orzecznictwa, które zaistniało w następstwie ukarania strony grzywną, odstąpić od tej procedury. I o to wnoszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Zakończyliśmy przesłuchanie strony. Z przesłuchania zostanie sporządzony protokół. Przystępujemy do przesłuchania kolejnej strony, pana Artura Wolskiego. Pouczam pana o treści artykułu 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Dziękuję. W tym momencie może pan złożyć oświadczenie co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy chciałby pan skorzystać z tego prawa? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panowie, mam tylko prośbę. Skoncentrujmy się. Ja chciałbym zapytać strony o transakcję, którą strona przeprowadziła z panem Markiem Mosakowskim. To była transakcja, która polegała na tym, że jak rozumiem, jeżeli dobrze rozumiem, strona przekazała panu Markowi Mosakowskiemu działkę w Zalesiu 1700 metrów kwadratowych o wartości 150 tysięcy złotych, a pan Marek Mosakowski przekazał panu lokal przy Nabielaka 32 metry kwadratowe. Czy tutaj wszystko się zgadza? Tak. Teraz pytanie jest takie, czy jak doszło do tej transakcji? Kto wyszedł z propozycją? Ja. Czy panowie się znaliście wcześniej? Tak. Znaczy, zależy co pan rozumie pod słowem znali się, bo pana też znam. Jasne, rozumiem. Chodzi o znajomość osobistą oczywiście, prawda? To chodzi o znajomość. To nie. Nie. A czy świadek uważa, że to była cena rynkowa? To rozumiem, że była atrakcyjna cena dla świadka, tak? Tak. Czy świadek zna pana Tomasza Brzozowskiego? Tak. Czy świadek współtworzył z panem Tomaszem Brzozowskim klub Czuły Barbarzyńca? Pracowałem tam. Rozumiem. A czy pan Tomasz Brzozowski, czy strona ma wiedzę, żeby pan Tomasz Brzozowski był członkiem zarządu Stowarzyszenia Poszkodowani razem z panem Markiem Mosakowskim? Nie znam takich faktów. A czy pan Tomasz Brzozowski mógł być jakimś pośrednikiem, czy w ogóle brał udział w tej transakcji? Nie znam takich faktów. A czy w takim razie pan Marek, a dlaczego pana zdaniem pan Marek Mosakowski zgodził się na tego typu transakcję, która wydaje się być eufemistycznie mówiąc bardzo atrakcyjna? Ponieważ jestem posiadaczem też innego lokalu nad tym lokalem i kiedy kupiłem lokal przy Nabilaka 9 mieszkania 7, dowiedziałem się, że jest pod nim suterena, która była piwnicą, a miałem działkę, której chciałem się pozbyć i zaproponowałem panu Mosakowskiemu zamianę i on się na to zgodził. To jest najprostsze wytłumaczenie. Najbardziej logiczne i taka jest prawda.
Ale czy świadek, skoro świadek tam miał lokal użytkowy przy Nabielaka, przepraszam, strona, przepraszam, miała, czy pan miał tam przy Nabielaka suterenę, czy pan bywał przy Nabielaka? Nie, panie przewodniczący, powiedziałem, że tam kupiłem lokal, 9 mieszkania 7. Pod tym lokalem był jeszcze jeden lokal, suterenę. I postanowiłem... A kiedy świadek, kiedy strona kupiła ten lokal? Musiałbym zobaczyć... A mniej więcej? 10 lat temu, 11. Nie pamiętam, nie mam aktów notarialnych przy sobie. A czy pan zna wszystkie te problemy, nazwijmy to społeczne, z jakiejś strony przy Nabielaka 9? Ja zeznawałem na komisariacie, że o śmierci pani Brzeckiej dowiedziałem się 5 lat temu. Jestem jednym z nielicznych, który nie wiedział i nie znał pani Brzeskiej w tej kamienicy. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I to nie jest jakiś rodzaj kreacji, tylko nie znałem tego faktu. A skąd pan miał kontakt do pana Marka Mosakowskiego? Bo pan Mosakowski przychodził do czułego barbarzyńcy. Jako klient, jak rozumiem. 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 Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Sebastian Kalek. Proszę strony, żebyśmy jasno zrozumieli ten charakter relacji w związku z tą transakcją. Z informacji, którą tutaj mamy, załączną kwotę 600 tysięcy złotych, czy wyceny, bo 450 tysięcy w gotówce pan zapłacił za mieszkanie numer 7 o metrażu 53 metry kwadratowe. Następnie zamienił pan działkę, którą pan posiadał, którą pan wycenił na 150 tysięcy złotych za tą suterenę niżej, tak? I to jest wszystko, co pan w Nabielaka 9 tak. miał, tak? Tak, o ile pamiętam, tak. I pan tam korzysta z tego lokalu, czy pan tam mieszka, czy? Nie, teraz nie mieszkam, jestem posiadaczem tego mieszkania, ale nie mieszkam tam. Okej, czy pan jest dalej pana własność, natomiast tak. pan tam nie zamieszkuje. Tak. Dobrze, dziękuję. Trzy strony? Dziękuję, tak, dziękuję uprzejmie. To dziękuję uprzejmie. Stronie z przesłuchania zostanie sporządzony protokół. Już. Informuję, że w tym momencie strony, pełnomocnicy stron mogą złożyć oświadczenia końcowe co do okoliczności rozpoznawanej sprawy. Czy ktoś z państwa chciałby skorzystać z tego uprawnienia? Bardzo proszę, pani mecenas. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, ponieważ od początku prac tutaj komisji ja praktycznie na każdej rozprawie słyszałam wielokrotnie, że postępowania reprywatyzacyjne za czasów naszej mocodawczyni, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, były prowadzone w sposób nieprawidłowy, nierzetelny, to dlatego dzisiaj chciałabym przypomnieć, że świadek potwierdził, iż również za czasów poprzednich władz stolicy, w tym za czasów pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w postępowaniach reprywatyzacyjnych nie badano kwestii przywrócenia posiadania, nie badano kwestii indemnizacji, nie badano kwestii spadków wakujących, nie badano również okoliczności skuteczności zawarcia umów zbycia roszczeń, w szczególności właśnie nie badano również cen, za jakie zbyto roszczenia, nie badano ekwiwalentności tych świadczeń. I kiedy pan minister Kropiwnicki zapytał świadka, czy zwrócił jakiś plac, to pan świadek się bardzo oburzył i od razu był pewny i przekonany, że żadnego placu on nie zwrócił, a nie był w stanie odpowiedzieć na moje pytanie, czy w ogóle miał świadomość, że podpisując decyzję, której tu dzisiaj procedujemy, dotyczyła zwrotu kamienicy z lokatorami. Tyle, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan Sebastian Kaleta. Tak gwoli ścisłości, bo też państwo nie podnieśli na niższej sprawie. Rozumiem, że w przypadku tej sprawy Miasto Stołeczne Warszawa nie złożyło wniosku o spór kompetencyjny, jak również uznaje się za stronę, bo zawsze taki komentarz z państwa strony padał, a z drugiej strony te dwie kwestie zostały niejako rozstrzygnięte spór kompetencyjny przez NSA. W drugiej z kwestii jedno z orzeczeń w USA już w zakresie strony państwa jasno wskazuje jako Miasto Stołeczne Warszawa. Dobrze. Absolutnie tak jak pan minister powiedział, jeśli chodzi o kwestię sporu kompetencyjnego,
to tutaj wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny. Jeśli chodzi o legitymację strony, wypowiedział się w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego już no, nie zabieram czasu w tej kwestii. Dziękuję uprzejmie. Pan Łukasz Kondratko. Nie do końca można się zgodzić z tym, co pani mecenas przed chwileczką powiedziała, dlatego że stawianie na równi sposobu prowadzenia i podejścia do kwestii reprywatyzacyjnej przez obecnie urzędującą panią Hannę Gronkiewicz-Walc, a świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, no jednak tutaj właśnie przed świadkiem między innymi i przed komisją zostało wyjawione, że to podejście pana profesora Lecha Kaczyńskiego znacznie się różniło i jednak pan prezydent był zdecydowanie przeciwny oddawaniu kamienic razem z lokatorami, co trzeba tutaj jasno i wyraźnie podkreślić, tak żeby nie dochodziło właśnie do tego typu nadużyć czy manipulacji. Skoro pan minister jest łaskaw tytułować, ja również chcę przypomnieć, że pani Hanna Gronkiewicz-Walc jest profesorem prawa. Dziękuję. A ja chciałbym tylko sprecyzować. Szkoda tylko, że z tej wiedzy tak obficie profesorskiej nie korzystała, będąc prezydentem. Panie magistrze, niech pan zaprzestanie, panie doktorze. Tak. Chciałem zapytać, proszę, magistrze? Nie słyszę, co... Znaczy nie, pan doktor Kondratko zwrócił się do pana z pytaniem, jakim tytułem pan się legitymuje, skoro wypomina pan innym członkom. Ale nie wypominam, powiedziałem panie doktorze, poprawiłem się. A to bardzo dziękuję, ale z jakiego powodu... jeśli pan się poczuł dotknięty. Chciałem powiedzieć tylko jedno, że wydaje mi się, że ocena pana ministra treści zeznań świadka dzisiejszych jest niezgodna z ich przebiegiem, dlatego że pan minister, pan Kochalski, pan świadek, absolutnie nie odnosił się do kwestii takiej, o których pan tu wspomniał. Nie mówił, że praktyka działania pana prezydenta, tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego, była radykalnie inna. Zresztą liczby, które możemy sprawdzić i zweryfikować, wskazują, że jakieś jednak decyzje w tym czasie zapadały. I dotyczyły one także lokali z lokatorami, te 200 ileś decyzji, które są z tego okresu, taki mają charakter. Natomiast oczywiście być może pan odwołuje się do SMS-a, który został wysłany, ale SMS nie ma żadnej proceduralnej skuteczności w tym postępowaniu, ma natomiast złożone pod przysięgą zeznanie świadka. To tak, słuchajcie państwo, no jakby spowodowaliśmy sytuację, w której ja też muszę się odnieść do tej sytuacji. Mianowicie To, co powinno być dla nas najważniejsze i co może powodować ewentualnie, że formujemy takie oceny, jest ani nie SMS, ani nie zeznania, chociaż są dla nas wszystko, to jest wszystko dla nas bardzo cenne, ale jednak fakty. Fakty, które wskazują na to, kto ile podjął decyzji reprywatyzacyjnych i jakiego rodzaju to były decyzje reprywatyzacyjne. Ja bardzo chętnie poznam, jeżeli takie są, decyzje reprywatyzacyjne po tej awanturze słynnej dotyczącej ogródków Waszyngtona, niesłuszne decyzje reprywatyzacyjne, które podpisał pan prezydent Lech Kaczyński, które dotyczyły takich wrażliwych właśnie kwestii społecznych, o których my rozmawiamy. Fakty są jednak takie, a nie inne, że jeżeli państwo próbujecie wprowadzić tutaj element porównywania i muszę się tutaj odwołać już do ocen takich typowo, do swoich ocen, przepraszam, opowiem inaczej, no to przykro mi, no ale pan prezydent Kaczyński w jednym roku 32, w drugim roku 70 decyzji, a pani prezydent Gronkiewicz-Walc w sumie ponad 2000 decyzji. No to jakie to jest porównanie? To też, szanowni państwo, ja chcę powiedzieć jeszcze jedno, bo na sam koniec chcę powiedzieć jeszcze jedno i prosiłbym państwa, że wytrzymajmy jeszcze chwilę. Szanowni państwo, zgodziłem się, sam osobiście głosowałem za wszystkimi wnioskami dotyczącymi wszystkich nieruchomości, które zgłaszał pan Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej, dlatego że uważam, że ta instytucja powinna dbać, znaczy powinna być, powinna dbać o instytucję państwa, o odbudowę taką instytucjonalną Polski. Dlatego dzisiaj
To jest wniosek, dzisiaj rozpatrywaliśmy, znaczy dzisiejsza rozprawa została rozpisana szybko, mimo że była z wniosku pana Roberta Kropiwnickiego. I dokładnie to samo się stanie z wnioskiem, jeżeli pan Robert Kropiwnicki bądź ktokolwiek z państwa powtórzy wniosek dotyczący wezwania posła Arkadiusza Czartoryskiego czy jakiegokolwiek innego posła Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli będzie brał udział w tym postępowaniu. Ja zagłosuję za i deklaruję to, że w przyszłości tak dokładnie się stanie. Tylko musimy jednak, tylko proszę jednak o zasadę, znaczy proszę nam dać szansę po prostu wezwania tych osób, wcześniej przejrzeć dokumenty, zgłosić to i nie widzę żadnego problemu. Dzisiejsza rozprawa, jak państwo widzicie, pokazała, że nie będzie taryfy ulgowej dla nikogo, bez względu na to, czy ktoś pochodzi z takiego, czy z innego obozu politycznego. I to chciałem zadeklarować, żebyśmy mieli pełną jasność co do przyszłości postępowania przed komisją. Dla nas liczą się sprawy, a nie to, kiedy decyzja była podejmowana. Macie państwo pomysły na inne adresy, proszę bardzo, również możemy je sprawdzić. Kawał ciężkiej pracy dzisiaj, możemy kończyć już, tak? Czy panie przewodniczący, krótko, jeśli można. Dobrze, pan Robert Kropiwnicki, pan Sebastian Kaleta i powoli będziemy zmierzać do końca. Dziękuję bardzo, ja właściwie już kończąc, ja oczywiście dziękuję bardzo, że ta rozprawa w ogóle się odbyła i ta sprawa, komisja ją przyjęła, tak jak pan przewodniczący mówił, na mój wniosek. I tytułem tak podsumowania, ale też żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to, co mówił pan Mirosław Kochalski dzisiaj, to w tym czasie właściwie, kiedy on rozpoczął urzędowanie, rozpoczął się rzeczywiście ogromna ilość spraw reprywatyzacyjnych. I te sprawy wydają się, że wymagają szczególnej uwagi komisji, ponieważ no to wtedy można powiedzieć, że po przykręceniu kurka przez Lecha Kaczyńskiego, który notabene chyba w ostatnich 2 czy 3 dniach urzędowania podpisał kilka spraw dekretowych na koniec urzędowania, ale kurek odkręcony został naprawdę przez pana Mirosława Kochalskiego. I myślę, że to należy zauważyć. I szczególnie te sprawy, dopóki on nie był komisarzem, czyli do 7 czy 8 lutego, kiedy miał właściwie no taką legitymację wątpliwą z dzisiejszego punktu widzenia, byśmy powiedzieli, prawną legitymację, należy się im przyjrzeć, bo być może, że one po prostu są nieważne z mocy prawa. I tu dlatego powtarzam tą argumentację z prośbą o to, żebyśmy rozpoznali, czy pan Mirosław Kochalski miał w ogóle uprawnienie do podejmowania tych decyzji, bo to naprawdę może być kluczowy argument przy opiniowaniu tej decyzji dotyczącej Nabielaka i wszystkich podjętych w tamtym okresie czasu. Dziękuję bardzo. Uważam, że to ciekawy wątek prawny, który powinien zostać zbadany. Powtarzam to jeszcze raz. Jeżeli pan poseł nam jest w stanie dostarczyć też jakiejś wiedzy bądź swojej opinii, to jesteśmy na to otwarci. Na koniec chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że co by nie mówić o dzisiejszym świadku, to jest pewna różnica, jeżeli próbujecie w ogóle wprowadzić porównanie, jest pewna różnica pomiędzy nim a obecnie urzędującą prezydent. Na czym polega ta różnica? Różnica polega na tym, że jedna osoba ma odwagę przyjść i stawić się i rozmawiać z komisją, a druga jej nie ma. Z punktu widzenia takiego państwotwórczego, no jednak ma to zasadnicze znaczenie. Pan Sebastian Kaleta. Dziękuję, tak właśnie w głosie podsumowań. Ja czuję się w obowiązku przypomnieć jeszcze raz te informacje, które w aktach sprawy się znalazły w zakresie zawiadomień na policję, na urzędników, którzy blokowali niejako reprywatyzację Nabielaka 9, gdzie zeznając wprost wskazali na wątpliwości w zakresie handlu roszczeniami w ich opinii. Te informacje również były obecne w mediach za pośrednictwem wypowiedzi dotychczas współpracowników świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No, w poprzednich sprawach, gdzie mieliśmy handel roszczeniami, tego rodzaju wątpliwości w aktach sprawy ze strony urzędników się nie zachowały. Mówię o sprawach sprzed kilku lat, które decyzję wydawała pani prezydent, więc tworzenie analogii w tym przypadku jest, w mojej opinii, jest nieuzasadnione, tym bardziej, że jak słusznie wskazał pan przewodniczący, łączna liczba decyzji wydana zwrotowych przez urzędników za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaledwie wypełnia 1 rok urzędowania pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, a nawet w szczytowym roku było 290 decyzji. I wracając, kończąc wątek statystyk decyzji zwrotowych, to pan poseł Kropiwnicki był łaskaw użyć ciekawego porównania z odkręceniem kurka.
Tak, kurek z reprywatyzacją rozkręcił pan Marcin Święcicki. Kręcił się ten kurek, kręcił, dopóki pan prezydent Lech Kaczyński nie zobaczył, urzędując jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, że coś z tą reprywatyzacją nie gra. Więc przykręcił kurek, tak jak pan to słusznie podkreślił, i w 2006 roku kurek został odkręcony. I do 2016 roku nikt tego kurka z powrotem nie zakręcił. I tutaj bardzo dziękuję panu posłowi za to porównanie. Jednak do 2014 bym powiedział, albo 2015. No, mi się wydaje, że do 2016. Natomiast to już jest kwestia wtórna. I w konsekwencji nie można porównać w związku z tym tych ustaleń, które mamy w aktach sprawy w zakresie tego, jak pan prezydent Lech Kaczyński podchodzi do reprywatyzacji, jak podchodziła jego następczyni na tym urzędzie. Ponieważ mieszkańcy zwracali się z różnego rodzaju postulatami, a postępowanie nawet błędne, jeśli było prowadzone przez urzędników podległych Lechowi Kaczyńskiemu czy panu Kochalskiemu, pani prezydent w każdym czasie mogła podjąć na nowo na skutek skarg mieszkańców. To się niestety, jak ustaliliśmy, również dzisiaj nie działo. I wątek dotyczący SMS-a, którego czytał pan przewodniczący. No, osoba, która niewątpliwie współpracowała ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, takie oświadczenie wystosowała, zostało odczytane. Aczkolwiek zgadzam się z panią mecenas, że nie ma to oświadczenie wartości dowodowej jako takiej. Zeznanie świadka ma. Dlatego też konsekwentnie panią mocodawczynię wzywamy na rozprawę, by zamiast konferencji i grafik i wpisów i wypowiedzi w mediach mogła, tak jak dzisiejszy świadek, z otwartą przyłbicą zmierzyć się z problemem patologii reprywatyzacji. Już kończąc ten wątek ostatni, który się dzisiaj pojawił, wezwania posła Czartoryskiego. Szanowni państwo, jak powiedziałem rano, wątek decyzji dekomunalizacyjnych pojawiał się w poprzednich sprawach. Również takie decyzje jako skutkowe były wydawane. Natomiast żaden z członków komisji dotychczas do dzisiejszego poranka nie podnosił tej kwestii jako istotnej i sam osobiście uważam, że tam ta kwestia była kwestią wpadkową do każdej decyzji, ale raptem jak pojawiło się nazwisko posła Czartoryskiego, to urósł on do rangi niemalże rozgrywacza warszawskiej reprywatyzacji. No owszem, możemy wzywać pana Czartoryskiego, jeśli będą pojawiać się kolejne decyzje tego rodzaju w tych wątkach, jeśli członkowie komisji uznają te wątki za istotne. Natomiast podkreślam, że pan Robert Kropiwnicki, pan poseł Kropiwnicki powinien uprzedzić przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, by uprzedził swoich zastępców z MSWiA za czasów jego ministrowania, ponieważ również w tamtych czasach ciekawe decyzje dekomunalizacyjne w wątpliwych reprywatyzacjach mogły być wydawane i te osoby również będą mogły być wzywane przed komisję, czego dotychczas nie czyniliśmy. Ja chciałam tylko zapytać, że nie rozumiem, skąd te wszystkie złośliwości tutaj panów, w sytuacji, kiedy ja mam przed sobą pismo podpisane przez pana przewodniczącego, w którym to piśmie zawarta jest informacja, że komisja wycofuje wezwania do obowiązkowego stawiennictwa pani prezydent. A dzisiaj pani mecenas, dzisiaj tak, ale mówię wcześniejszych sprawach. Ale pan dzisiaj, pani mecenas, dzisiaj zajmuje stanowisko. Nie, no pani mecenas korzysta z naszego dobrego humoru, naprawdę. I rozumiem, że pani mecenas sugeruje, że dzisiaj by pani prezydent przyszła, tak? Gdyby dostała to wezwanie. Ja tylko mówię, jakie pismo mam przed sobą, jakiej treści, podpisane przez pana przewodniczącego. Dobrze, pan Paweł Lisiecki. Ja tylko chciałem tutaj na potwierdzenie słów pana ministra Kalety odnośnie wypowiedzi pana ministra Kropiwnickiego przytoczyć, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia w 2003 i 2004 roku z przykręceniem kurka z reprywatyzacją, bo w latach rządów kolegi pana ministra Kropiwnickiego z ław poselskich, pana prezydenta Święcickiego, mieliśmy 627 zwrotów. Później kolejny kolega, pan Paweł Piskorski i Wojciech Kozak, 765 zwrotów, a w latach 2003-2005 za rządów Lecha Kaczyńskiego 226 zwrotów. Rzeczywiście realne przykręcenie kurka. Dziękuję, że pan minister Kropiwnicki zwrócił na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, w związku z ostatecznym tak jeszcze? Nie? No to co? Sebastian. Przepraszam. Pan minister pozwoli jeszcze mi powiedzieć. Mianowicie, owszem, statystyki są intrygujące, można je oglądać tą czy inną stronę, one ciągle są statystykami. Dzisiaj świadek Kochalski powiedział taką rzecz, to nie jest tak, że z tych wszystkich cyfr wszystkie sprawy obarczone są wadami, przestępstwami, fałszerstwami
i tak dalej. I oczywiście nie chcę teraz dyskutować odnośnie ile tam było za której prezydentury, jakich decyzji dotyczących lokali czy nie. Ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, perspektywie czasowej. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jest prezydentem tego miasta już 11 lat prawie. W związku z tym to jest długi bardzo czas, jest tych decyzji dużo, średnio rocznie ileś tam wychodzi, nieistotne. Ważne jest co innego. Wielu beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych przeszło tą ścieżkę unieważniania orzeczeń komunistycznych przed SKO w latach nie 90., ale dopiero później. Jeszcze w międzyczasie przez dłuższy czas prowadzili postępowania spadkowe. W związku z tym naturalna fala większej ilości wniosków, która dotarła do urzędu, była istotnie zwiększona w okresie prezydentury pani prezydent. Ona nie była taka we wcześniejszych okresach i też wynika to z tych statystyk. To wynika z tego wpływu, jaki jest. Dziękuję bardzo. To bardzo ciekawa teoria, nowa, jeszcze tej nie znaliśmy, ale bardzo chętnie w związku z powyższym chciałbym, jeżeli ratusz byłby uprzejmy, dostarczyć nam wszystkim członkom komisji, członkom Rady Społecznej informacje o wpływach właśnie w poszczególnych latach, to będziemy bardzo radzi, bo do tej pory twierdziliście Państwo, że takich statystyki to nie da się dostarczyć, ale bardzo chętnie z niej skorzystamy. Możemy zamykać, tak? Paweł Lisiecki. Tak, no myślę, że najchętniej byśmy to widzieli, jeżeli sama Państwa mocodawczyni przedstawiłaby tutaj te dane na komisji. Dziękuję. Dobrze, w związku z ostatecznym wyjaśnieniem sprawy zamykam rozprawę przed komisją. Informuję, że strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego zgodnie z artykułem 10, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie 14 dni od chwili zamknięcia rozprawy. Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji. Dziękuję uprzejmie.